Dedykacja. Po łacinie dedicatio, poświęcenie, ofiarowanie, uświęcony akt, definiowana jest w odniesieniu do książki jako odręczna lub drukowana formuła informująca o przypisaniu jej osobie lub instytucji. Zawężenie zakresu pojęcia do dedykacji autografu rozszerza zarazem zakres obiektów dedykowanych na wszystkie spełniające minimalne warunki materialnej trwałości i zdolności do przyjęcia pisma, od książki do okładki płyty CD czy koszulki piłkarskiej. Natomiast poza zasięgiem obserwacji pozostawia wpisy odręczne wprawdzie, ale zapośredniczone przez technologię kopiowania, na przykład faksymile cyfrowe. Etymologia terminu konotuje specjalną wartość przedmiotu poświęconego, jak również szczególny status adresata. Ofiarować można coś, co jest ofiarodawcy bliskie lub drogie. Na ogół też większość badawczej uwagi skupiają dedykacje autorskie, utrwalone na rękopisach czy przede wszystkim drukach. Tego też rodzaju wpisy będą tutaj głównym przedmiotem zainteresowania. Autorstwo w szerokim rozumieniu obejmuje także podmioty pełniące przy powstaniu dzieła rolę akuszerską, tłumaczy, edytorów, ilustratorów itd. Zwyczajowo także im, może wyłączywszy cenzorów, przysługują uprawnienia dedykacyjne. Odpowiednio do źródłowo-sakralnej tradycji w polskojęzycznych formułach dedykacyjnych rzadko spotyka się predykat dedykuje lub dedykuję, postrzegany jako dość oficjalny i chłodny, znacznie częściej ofiaruje i poświęca. Poza tym czasownik dedykować w ostatnich latach często odnosi się do przeznaczenia czy zastosowania, a także okazjonalnego adresowania jakiegoś utworu w publicznym wykonaniu, co zapewne ilustruje użytkową sekularyzację leksemu. Za istotny czynnik historycznie uzasadniający performatywną doniosłość autorskiej dedykacji uznać wypada antyczną z pochodzenia metaforę autora ojca utworu dziecka. Myśl znaczeń tropu, autor ofiaruje nie tylko coś własnego, książkę, ale i coś z siebie, dzieło. Poza zasięgiem tych znaczeń pozostają na przykład książki dedykowane przez donatorów spoza autorskiego zespołu, relacja typu Jan dedykuje Piotrowi książkę napisaną przez Pawła. Ale mieszczą się w nim nośniki nagrań, autorskie fotografie, scenopisy, partytury i tym podobne. Okoliczności mogą uzasadnić włączenie do tej tradycji niektórych narzędzi, na przykład ekwipunku sportowca, jeśli miały one swój udział w wartościowym osiągnięciu. Nadmienić warto, że dzieło w przyjętym tu rozumieniu, uobecnione w licznych egzemplarzach, autor może dedykować wielokrotnie, granicznym limitem jest nakład. Darczyńca spoza domeny autorskiej zazwyczaj przypisuje jeden egzemplarz cudzego dzieła jednemu beneficjentowi, choćby i zbiorowemu. Może co prawda powtórzyć ten akt, na przykład w razie utraty pierwszego prezentu. Różnią się też relacje semantyczne. Autorska dedykacja osobista czerpie znaczenie ze ścisłej więzi metonimicznej, nie tylko między wykonawcą a wytworem, ewentualnie użytkownikiem i narzędziem, ale także jego pismem i odciskiem ręki. W wypadku darowania dzieł cudzych odręczna inskrypcja ogranicza metonimiczną wartość upominku do ostatniego aspektu. Sama formuła inskrypcyjna, pomimo bibliologicznych i językoznawczych usiłowań standaryzacyjnych, a nawet normatywnych, nie podlega żadnym warunkom poza utrwaleniem nazw, także skrótowym czy symbolicznym, ofiarodawcy i obdarowanego. Choć można sobie wyobrazić sytuację, gdy autor, wymieniwszy eksplicytę adresata, siebie ujawni tylko w charakterystycznym, rozpoznawalnym dukcie pisma lub elemencie graficznym. Wszelkie rozwinięcia tej zawiązkowej, ale wystarczającej formuły mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia savoir vivre czy cenników aukcyjnych, nie stanowią jednak wymogu definicyjnego. Choć dzieje dedykacji autorskich rozpoczyna starożytność, także poza obszarem kultury śródziemnomorskiej, to późny renesans europejski otwiera historię dedykacji książkowej w postaci, znaczeniu i zastosowaniu aktualnym współcześnie. Z kilku powodów. Po pierwsze, druk, głęboko redefiniując autorstwo, nadał mu znamiona własności prywatnej. Znamienne, że nie odnotowano dedykacji na inkunabułach w polskich zbiorach. Przypominały one pod paroma względami rękopisy, między innymi brakiem strony tytułowej i tym, że dane o autorze i tytule umieszczano na końcu książki. Autorstwo nie było zatem jeszcze wystarczająco wyeksponowane, by jego wartość mogła się udzielić wpisom dedykacyjnym. Gdy się już pojawiły, zawierały niekiedy specjalną informację, że książkę autor wręczył osobiście.
Po drugie, druk nie tylko rozmnożył, ale wystandaryzował produkcję książek. Odtąd nakład uchodził za pulę egzemplarzy identycznych. Dedykacja odręczna w trybie wyróżniającym adresata wprowadza zatem napięcie pomiędzy tym, co standardowe i niestandardowe, seryjne i jednostkowe. Po trzecie, osobistym dedykacjom sprzyjał humanistyczny kult przyjaźni, ugruntowanej we wspólnocie tekstowej. W tym obiegu książki odręcznie dedykują równi równym, często według form humanistycznych podkreślających przyjacielską relację, a nie, jak w wypadku drukowanych listów dedykacyjnych, klienci mecenasu. W XVI wieku dominują u nas wpisy łacińskie, a zdarzają się wśród nich dowcipne. Z końcem stulecia wchodzą do obiegu inskrypcje polskojęzyczne. Łacina służy w tej roli również później, jednak przykłady z XX wieku mają dość wyraźne nacechowanie stylizacyjne. Jako przedmiot badań dedykacja odręczna przyciągała uwagę rzadziej niż jej odmiany drukowane, a początek tych zainteresowań wyznacza bibliografia Estreicherów, prace Teodora Wierzbowskiego, Stanisława Kota, Stanisława Bodniaka, Kazimierza Piekarskiego. Zbiory wyselekcjonowanych dedykacji publikuje się u nas od końca lat 20. XX wieku, przy czym jedyną biblioteką posiadającą ewidencję inskrypcji autorskich jest wrocławskie Ossolineum. A godzi się przypomnieć, że bibliotekom dedykowano egzemplarze już od XVI wieku i to piórami największych, jak Andrzej Frycz-Modrzewski czy Jan Heweliusz. Badawcze spojrzenia na dedykacje padają z różnych punktów widzenia, w praktyce przynajmniej częściowo się nakładające. Dla bibliologów są one materiałem do badań proweniencyjnych. Oni też opracowują i ogłaszają niektóre kolekcje. Opracowania te bywają, niezależnie już od dyscyplinowej afiliacji badaczy, aktem hołdu dla postaci ważnych dla danego środowiska, o czym zdaje się świadczyć i bliska panegiryzmowi stylistyka i niesproblematyzowane wnioski wyciągane z rytualnych na ogół formuł. Językoznawców dedykacja frapuje jako złożony gatunek mowy wraz z jego odniesieniami do innych, takich jak podziękowania, wyznania, życzenia. Bada się stylistykę historyczną dedykacji, jej normatywne wzorce, elementarne struktury składniowe i konwencje honoryfikatywności. Dla tekstologów dedykacja bywa pomocą w atrybucji autorstwa. Analiza retoryczna bierze pod uwagę m.in. dekorum, topikę skromnościową od strony autora i laudacyjną od strony adresata. A jak zauważył Jan Lorentowicz, niektóre wpisy przypominają nagrobki, zawierają tylko rzeczy najlepsze. Udziałem biografistyki jest dedykacja jako dokument auto łamane przez biograficzny. Wskazywano też na bliskość dedykacji i listu prywatnego. Tu do rozważenia są m.in. zmienne normy i artykulacje intymności, napięcia pomiędzy etykietą i wymiarem osobistym, materialność inskrypcji jako transmisja fizycznego kontaktu, strategie autoprezentacyjne i zmierzające do kreowania relacji, np. wmawiana przyjaźń, czy wreszcie dedykacja w perspektywie zmian kontekstu i reakcji adresata. Dedykacje bywają skreślane, wycinane, usuwane wraz z nośnikami z księgozbioru. Z dawniejszych czasów pochodzą ich wzniosłe, staranne wersje na egzemplarzach nieczytanych, bo nierozciętych. Sąsiednim obszarem dociekań byłaby mnemologia. Dedykacja odręczna jest bowiem rodzajem pamiątki. Świadczą o tym już renesansowe formuły in memoria czy pignus amoris. Cechują zatem ukierunkowanie tyleż ku teraźniejszości, jak każdego prezentu, co ku przyszłości, jak każdego upominku w rozumieniu etymologicznym, ale przyszłości zorientowanej retrospektywnie. Ta dwuwymiarowość cechuje też dedykacje nieautorskie. Wydatnie słabnie natomiast w przypadku wpisów autorskich wprawdzie, ale nanoszonych nie z własnej inicjatywy, na podsuniętych egzemplarzach potwierdzających znajomości przez Marię Dubikową trafnie nazwane kiermaszowymi. Ujęcie mnemologiczne podnosi też los, jaki dedykacja podziela niekiedy z innymi pamiątkami. Nie tylko utrzymując swój status, choć zmieniając znaczenie w sztafecie pokoleniowej czy towarzyskiej przechodniości, ale przemieszczając się z przestrzeni prywatnej ku przestrzeni publicznej, z półki domowej na półkę biblioteczną, ze skali wartości emocjonalnej ku skali wartości rynkowej, antykwarycznej, kolekcjonerskiej, z porządku pamięci do porządku wiedzy. Z tych też powodów dla dedykacji znalazłoby się miejsce w polu badawczym muzeografii, czy szerzej wiedzy o kolekcjach,
wraz z problematyką autentyczności, rzadkości, stanu zachowania czy kompletności. Dziedzina ta otwiera się z kolei na rynek kolekcjonerski i pakiet związanych z nim zagadnień, inwestycji, koniunktury, kryteriów wyceny. Rynek ten, w Polsce słabiej rozwinięty, wykształcił własny sektor ekspercki i własną terminologię. Dedication copy, presentation copy, inscribed copy, association copy i własną infrastrukturę. Są antykwariaty handlujące wyłącznie książkami dedykowanymi. Dedykacja autorska jest obiecującym obiektem dociekań socjologicznych, szczególnie socjologii życia literackiego, akademickiego, czyli wspólnot tekstowych. Innych dziedzin sztuki, jak fotografia, sportu, czy szerzej obszarów społecznych organizowanych przez dynamikę sławy i popularności. Można tu wyróżnić wstępnie parę kryteriów porządkujących, zawężając je do środowisk artystycznych i naukowych. Po pierwsze, dedykacja jako dar krążący w tego rodzaju obiegach wskazuje na aktualne hierarchie, personalne symetrie i asymetrie. Tu dedykacje z własnej inicjatywy, tylko odwzajemniane, nieodwzajemniane. Na obowiązujące ceremoniały, tytulatury i stylistyczne etykiety, także w próbach ich przekroczenia. Odzwierciedla też kolejne szczeble kariery. Polityka dedykacyjna, co, komu, kiedy, za co, po co, zależy od pozycji i roli autora, debiutanta, ucznia, studenta, mistrza itd. Odniesionej do pozycji i roli adresata. W każdym wypadku, czy to jako rytualny hołd dla jubilata, wyraz wdzięczności, prośba o recenzję, jest dedykacja ważnym dobrem w układzie społecznej wymiany, organizującym wspólnotę w aspekcie zwyczajowym i nieformalnym. Mieści się też dedykacja w polu zainteresowań mikrologii literackiej. To oczywiste. Jako gatunek miniaturowy, w pewnym sensie uboczny i niesamodzielny. Jako forma z potencjałem intertekstualnym, sentencje, cytaty. A także o możliwościach, jeśli nie multi, to duo medialnych w złączeniach tekstu i grafiki. I podwójne sensoryczności, wzrok i dotyk. A także jako gatunek spełniający się w regułach innego, na przykład dedykacja fraszka, dedykacja aforyzm. A wreszcie, co jednak wydaje się godne osobnej refleksji, jako tekst, który limity przestrzenne upodabniają do wiersza wolnego. Kolejny przykład na to, że ograniczenie bywa ofertą, podjętą, jak się wydaje, przez Jana Kota w adresie do Tadeusza Mikulskiego. Bardzo kochanemu Tadeuszowi, z całą sympatią, i wszystkimi błędami, jakie popełniłem, popełniam i będę popełniał do końca życia, Janek. Tak na antologii wiersze, które lubimy z 1951 roku. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję głosem pani profesor Ingi Iwasiów. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za to hasło kompletne, jak się wydaje. Natomiast o jedną rzecz związaną chyba ze współczesną obyczajowością dedykacyjną chciałabym zapytać. Co prawda był w zasadzie chyba to, o co będę pytać, mieściłoby się w tym fragmencie, w którym mówiłeś o takich społecznych i socjologicznych aspektach dedykowania. I to jest coś, co obserwowane być może współcześnie bardzo często, mianowicie takie wpisywanie się dedykacji w rozmaite aktywności, akcje społeczne. Czyli dedykowanie w ramach aukcji na rzecz, czy też w ramach wydarzeń, które mają bardzo wyraźny adres, często mają też taki aspekt tożsamościowy silny. Są zresztą bardzo różne, bo mogą to być aukcje na rzecz chorej osoby, a mogą to być dedykacje powiązane z jakimiś dniami dedykowanymi zjawisku, osobie i tak dalej.
Więc taki aspekt wydaje mi się bardzo ciekawy, bo on oczywiście łączy się z wszystkimi innymi. Łączy się z tym, o czym mówiłeś, z kolekcjonerstwem, z rynkiem, z obyczajem. Ale ciekawa jestem, czy na ile jest nowy, czy on się wyłania faktycznie wraz z ruchami emancypacyjnymi oraz z takim silnym zorganizowaniem nowoczesnym wokół wydarzeń i wspólnot, czy też ma długą tradycję i po prostu to przypisywanie nowoczesności tego rodzaju darowania przedmiotu, książki byłoby nieuprawnione. Znaczy, chcę zapytać po prostu o to, czy to istnieje w tradycji głębszej. Bardzo dziękuję, panie profesor. Porządek dyskusji proponuję tak jak wczoraj. To jest najpierw pytania, potem zbiorczo odpowiedź. Zgłosiłem się ja i zgłosiła się pani doktor Lucyna Marzec. Zadam moje krótkie chyba pytanie. Ja z kolei chciałbym prosić o rozwinięcie tego aspektu, który był wspomniany krótko, aspektu, który nazwałeś inskrypcją jako fizyczny kontakt. Żeby użyć konceptu, który spopularyzowałeś jakiś czas temu, chciałem zapytać o to, czy poświęca się lub czy ty poświęcisz uwagę pytaniu jak pisało dedykujące ciało, to znaczy czy ten materialny aspekt zapisu jest obiektem zainteresowania dedykologii, dedykacjologii? To moje pytanie, a teraz głos przekazuję pani dr Lucynie Marzec. Nie wiem, czy mam pytanie konkretne, ale przede wszystkim chcę bardzo podziękować za to hasło i za to wystąpienie pana profesora, bo mnie dedykacja interesuje szalenie ze względu na to, że badałam archiwum Iłakowiczówny i twórczość Iłakowiczówna. I Iłakowiczówna jest poetką dedykacji. Prawie każdy jej zbiór, mnóstwo jej wierszy i cykli w poszczególnych tomach jest komuś konkretnemu dedykowane. I to bardzo wiąże się z autobiograficznością, dlatego że zazwyczaj są to wiersze właśnie albo okolicznościowe, polityczne, zaangażowane, albo są to wiersze z tego jej nurtu intymnego, autobiograficznego. Wtedy dedykuję rodzinie, przyjaciołom, a tak to politykom, którzy też zazwyczaj byli jej znajomymi. I chciałam zapytać właśnie o twórców, którzy są tymi twórcami dedykacji, nie dedykacji wypisanej już na egzemplarzu książki, tylko właśnie o tych twórców, którzy innych niż Iłakowiczówna, którą znam tak dobrze, którzy musieli mieć tego odbiorcę, tak jak Bruno Schulz, do którego kierowali utwór literacki. Nie mogli pisać poza konkretnym odbiorcą. Bo w tym sensie czym innym zupełnie jest właśnie dedykacja na już wydanej książce i komuś ofiarowana jako dar. I tutaj zgadzam się, że absolutnie te socjologiczne kwestie są ważne, zwłaszcza w sieci instytucji życia literackiego i różnych obiegach tych instytucji, bo to wiąże się właśnie i z hierarchią, ale też właśnie z różnymi koteriami, grupami literackimi, ale właśnie ten gest jeszcze wcześniejszy, czyli o dedykowanie utworu konkretnej osobie, to jest arcyciekawe, bo też te dedykacje się przecież zmieniają. Wiele utworów ma swoich pierwotnych odbiorców, czyli tych, którzy mają uzyskać dedykację w prasie, a w druku tomu już tracą. Albo, no i to nie tylko przypadek Iłakowiczówny, wielu innych twórców, albo też są z wydania na wydanie usuwani albo zmieniani nawet. Więc chciałabym zapytać o tego typu praktyki i ich
autobiograficzność i o ich potencjał autobiograficzny. Dziękuję. Dziękuję. No, bo mnie nie widać. Taborska, mogłabym jedno z pytań zadać? Jeśli... Bardzo proszę. A tak. Tak, proszę. Mogłabym, dziękuję. Chciałabym się zapytać, bo przyszło mi na myśl właśnie w czasie słuchania tego interesującego wykładu, czy były prowadzone badania nad dedykacjami, które się powtarzają? Są autorzy, jeżeli ktoś uczestniczy w spotkaniach i porównuje dedykacje, które otrzymują uczestnicy spotkań, to okazuje się, że zmienia się czasami tylko imię. Natomiast treść pozostaje ta sama. I ciekawe by było chyba spojrzenie właśnie, takie uzupełnienie biografii pisarskich przez dodanie do nich tego, w jaki sposób dedykują swoje utwory swoim czytelnikom. To nie wiem, czy byłoby to możliwe do zbadania, ale tu mówię to pod kątem już badania archiwów danych pisarzy, to co powiedziała pani przed chwileczką. Badania Iłakowiczówny na przykład. Przepraszam, że się wtrącę. Myślę, że wspaniałym przykładem jest Krystyna Kofta, która mówi wprost, że podpisywanie książek po spotkaniach autorskich zajmuje jej czasem 2-3 godziny, dlatego że chce z każdą swoją czytelniczką, bo najczęściej ma czytelniczki, chwilę porozmawiać i stworzyć dedykację, która jest przeznaczona tylko dla tej konkretnej osoby, no, chociaż po kilku minutach rozmowy. Bardzo dziękuję. Teraz kolejny głos to głos profesora Rodaka, doktora Helicha i pani profesor Iwasiu. Ja też. Słychać mnie? Słychać? Tak. Nie mogę tak bardzo głośno mówić, bo tutaj mamy w domu też inne, że tak powiem, akurat równolegle zajęcia. Ja też bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe wystąpienie. Króciutko trzy rzeczy, bo jest dużo osób. Pierwsze to mi się, w nawiązaniu do tego też, co Paweł mówił, bo to mi się wydaje też bardzo ważne, ten kontekst nie tylko treści dedykacji, ale samego materialnego charakteru dedykacji, tego jak one wyglądają i też kwestia rękopiśmienności dedykacji, prawda? Bo rękopiśmienność sama w sobie tutaj jest znacząca i to napięcie między właśnie rękopiśmiennością i drukiem wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Więc jestem ciekawy, czy od tej strony też jakby te badania dedykacji są prowadzone. Druga kwestia to jest to napięcie, zresztą to się łączy z tym, o którym mówiłeś, bardzo zresztą ciekawe, między standaryzacją i oryginalnością i tym, w jaki sposób, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób dedykacja, zwłaszcza dedykacja autorska, zmienia charakter, w ogóle zmienia status książki jako obiektu, prawda? To dobrze widać w naszych bibliotekach, gdzie książki z dedykacjami mają specyfikację Cimelia i są bardzo trudne do wypożyczenia, albo w ogóle ich nie można wypożyczać, prawda? Mimo tego, że jedyną różnicą między nimi a innymi egzemplarzami tej samej książki są dedykacje. Co jakby pokazuje, co się też wpisuje w taką tradycję badań bibliografii materialnej, która mówi, że właściwie książki drukowane, bo to znaczy od dedykacji można w ogóle przejść do różnego rodzaju interwencji rękopiśmiennych w książkach drukowanych i kwestii, że właściwie książki powinno się tak naprawdę badać poprzez ich konkretne egzemplarze, a nie poprzez wydanie. Paweł, obraz Pawła. I głos też. Czekając na jego powtórne przyjście, pojawienie się, raz jeszcze. Tak, musimy chwilę poczekać. Uznamy, że zasadnicza część pytania została zadana, do powiedzenia za chwilę. Teraz poproszę o głos pana doktora Artura Helicha.
Bardzo dziękuję za głos, za to wystąpienie. Ja też chcę powiedzieć, że bardzo się w ogóle cieszę, że takie hasło zostało uwzględnione i chciałem się podzielić krótko bardzo, bo wiem, że inne osoby czekają, takim doświadczeniem, ponieważ ja uczestniczę od już 7 lat w grancie, który jest prowadzony przez profesor Danutę Ulicką. Poświęcony on jest dziejom literaturoznawstwa teoretycznego w Polsce w wieku XX. I my przykładamy niezwykłą wagę właśnie do dedykacji między innymi, a to z tego względu, że traktujemy właśnie dedykację jako źródło wiedzy autobiograficznej na temat no po prostu dziejów literaturoznawstwa. Traktujemy dedykację równolegle zarówno do tekstów teoretycznych, jak i tekstów po prostu nienaukowych, wszelkich intymnych dzienników, które były pisane przez literaturoznawców, ich autobiografii, pamiętników. Dedykacje ukazują, jak do tego podchodzimy, jakieś takie nowe relacje między badaczami, których właściwie nie dałoby się odtworzyć z żadnego innego źródła. A przez to dedykacje stają się dla nas bardzo istotnym takim elementem, który pozwala odtworzyć kulturowy wymiar nauki, pokazać go jakoś, uwydatnić. Tak? Tutaj wiele mógłbym przykładów podawać, ale myślę, że no, między innymi Książnica Pomorska w Szczecinie była niezwykle cennym dla nas źródłem wiedzy, ponieważ tam jest księgozbiór Henryka Markiewicza. Bardzo wiele jest dedykacji, zdaje się, że one są nawet jakoś oddzielone. Nadto znalazłem też, ale tutaj a propos tego, co mówił Paweł Rotak, nie zawsze są te dedykacje osobno zaznaczane w księgozbiorach, bo na przykład w Bibliotece Iblowskiej w Warszawie znalazłem zupełnie przypadkiem, nieoznaczoną w żaden sposób, dedykację Romana Zimanda dla Michała Głowińskiego w roku 68 w marcu. Dedykacja pod tekstem o historii polskich Żydów, także to by oczywiście nie było bez znaczenia, że właśnie wtedy i właśnie ten dedykację, kto dla kogo dedykował. Dedykacje Stefana Żółkiewskiego są w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego zupełnie rozdysponowane. Można wypożyczyć książkę Żółkiewskiego i natrafić na dedykację. Podobnie jest z dedykacjami Ryszarda Przybylskiego dla Jarosława Marka Rynkiewicza i odwrotnie. Są tam niezwykle cenne informacje pokazujące, jaka relacja jest między nimi. Nie są w żaden sposób oznakowane. I ostatnia rzecz. Ostatnio też zajmuję się księgozbiorem po Tadeuszu Komendancie. To jest około 5000 woluminów, z czego no, myślę, że około 1000 to są rzeczy, gdzie są albo dedykacje, bardzo oczywiście cenne, albo to są rzeczy, gdzie są książki jakoś pozapisywane, właśnie wszelkie jakieś interwencje tego typu na książkach. No i bardzo walczymy o to, żeby ocalić chociaż tę część księgozbioru, która jest jakoś zapisana właśnie. Przede wszystkim dedykacje, jakieś zapiski, żeby można było je potraktować jako po prostu dokumenty archiwalne i w ten sposób się nimi jakoś zająć. Może możliwe, że to Muzeum Literatury na przykład w Warszawie by się zgodziło przejąć, ale no, też mówię o tym dlatego, że nie zawsze te dedykacje są traktowane tak poważnie, jak powinny być traktowane, bo często są jedynym źródłem wiedzy niezwykle cennej o historii, no oczywiście nie tylko literaturoznawców, tylko tym przykładem się posłużyłem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Pani profesor Inga Jarasiów. Ja właściwie chcę nawiązać do tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Uświadomiłam sobie to, że chyba potrzebujemy dwóch haseł. Jedno to jest dedykacja odręczna, to przez Dariusza przygotowane. A drugą kwestią są te dedykacje, o których mówiła Lucyna, które są częścią tekstu, są miejscem w tekście. Ja pewnie już z 20 lat temu napisałam taki tekst rozpoznający te dedykacje w książkach feministycznych, w takich klasykach anglojęzycznych, przede wszystkim książek feministycznych. I one mają niezwykle ważne znaczenie, one są właściwie pewną taką częścią budowania faktycznie instytucji literaturoznawstwa czy wiedzy o kulturze, a w tym przypadku mają także bardzo wyraźny, taki wspólnotowy, emancypacyjny charakter. Chodzi w nich o to, by przełamywać monopole akademickie i tworzyć pewne nowe wspólnoty. I sądzę, że podobną funkcję pełnią te dedykacje wewnątrztekstowe, które są w książkach innych literaturoznawców, tak jak sobie można to odtworzyć, przypomnieć tam, gdzie one istnieją, to one oczywiście są rozmaite, często mają charakter autobiograficzny, ale jeszcze częściej mają taki instytucjonalny i stają się częścią historii
dyscypliny po prostu. To jest niezwykle ciekawe i myślę, że powinno być osobne hasło temu poświęcone. A już tak, wiem, że nie mamy czasu, ale powiem jedno zdanie od siebie z własnych doświadczeń, że dedykacja to także męka i ona także ma charakter u pisarzy często bardzo automatyczny. I mówię to z własnego doświadczenia i też warto brać to pod uwagę, że nie każda ma to samo znaczenie głębokie, autobiograficzne, często jest jakoś przypadkowa i mechaniczna. No ale cóż, tak, ale to też coś pewnie znaczy. Dobrze, dziękuję, że już. Bardzo dziękuję. Pan profesor Michał Ostrowicki. Przysłuchałem się z wielkim zainteresowaniem o dedykacji wystąpieniu pana profesora, ale właśnie mój głos jest jedynie anegdotyczny, jeśli państwo pozwolicie dwie minuty zająć, bo chodzi o to, że w wyniku aktywności zawodowej mojej żony, która jest pisarką dla dzieci i młodzieży, mieliśmy dość dużo do czynienia z Wandą Chotomską, która pisała dedykację na bieżąco wierszem. Potrafiła od ręki każdą książkę opisać rymowanką, przekazać i następna. Kiedyś była u nas z wizytą i młodszy syn przyszedł do niej z pistoletem. Nie wiemy dlaczego i tak dalej, no tak się złożyło, prawda, zabawa. Więc ona napisała tą dedykację właśnie, że tam przyszedł z ganem do niej, prawda, i tak dalej. Szukaliśmy jej przed chwilą, żeby państwu pokazać do kamerki, ale no nie udało się znaleźć. Natomiast jeszcze z takich rzeczy w nawiązaniu właśnie do tych całych historii czasowo-przestrzennych, które tutaj państwo na temat dedykacji snujecie, co zresztą, tak jak mówię, przyjmuję to i z urokiem, i z zafascynowaniem w sumie, to są biblioteki, które nie pożyczają książek z dedykacjami. Jak również moja żona z kolei miała taką sytuację, że uczennica po spotkaniu autorskim stwierdziła: to niech pani zbazgrze, nie ma znaczenia, ja to sobie potem przepiszę. No, nie wiem, czy mamy tą dedykację Wandy Chotomskiej? Trochę inna, ale, tak? Ale nie z tą w każdym. Ale co tu jest napisane? Najpierw może państwu pokażę. Nie wiem, czy no widać tak coś, prawda? A teraz jeszcze przeczytamy, prawda? Możesz przeczytać, bo... Do Kuby przyszły rozmaite psiaki, przyniosły wiersze i podpisały taki. Do Kuby przyszły rozmaite psiaki, przyniosły wiersze i podpis taki. No, takie po prostu anegdoty, jeśli chodzi o Wandę Chotomską. Także tylko tyle mogę dodać do tej dyskusji, która była bardzo dla mnie inspirująca i zajmująca. Bardzo dziękuję. Pomyślałem, że może pan profesor upomni się o dedykację elektroniczną, jeśli istnieje coś takiego. Ja się może upomniałbym na inną okoliczność, bo rzeczywiście czasu mało. Przekazuję głos pani profesor Ewie Tyrling-Śledź. Jeszcze dodam tylko, że profesor Rodak próbuje się zalogować ponownie, ale nie jestem pewien, jak się te próby skończą. Pani profesor Ewa Tyrling-Śledź. Muszę odblokować Ewie mikrofon. Nie mogę go odblokować. Już widzę, że sama sobie nie odblokowałam, dlatego tak jest. Teraz już jestem słyszalna. Ja chciałam tylko taki drobiazg, mianowicie sama zetknęłam się i myślałam, że to jest kwestia incydentalna, natomiast właśnie w wywołanym tutaj zbiorze w naszej księżnicy książek po profesorze Henryku Markiewiczu natrafiłam też na taki styl dedykacyjny jednego z profesorów, a ponieważ jest to osoba żyjąca, więc nazwiska pozwolę sobie nie wymienić. Mianowicie w momencie, kiedy dedykacja rzeczywiście każdej książki, która jest wręczana osobie, której w ogóle pan chce wręczyć książkę z dedykacją, zamienia się w taki list dedykacyjny, który pobrzmiewa mniej więcej tak, że ta książka jest wręczona na pamiątkę spotkania, podczas to którego spotkania doszło do wymiany myśli i mamy tutaj taką piętrową dedykację. Więc też jakby do tego nurtu dedykacyjnego dedykacja
dedykacja list, powiedzmy, dodałabym tutaj takie skojarzenie, sądząc po uśmiechach, wiemy już, o kogo też prawdopodobnie chodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ten głos z kolei kazał mi pomyśleć o innym jeszcze aspekcie, chyba już na inną rozmowę, praw autorskich, takiego egzemplarza, który wraca z publicznego do prywatnego, jako że jest adnotowany. Pani profesor Inga Iwasiów zgłasza jeszcze. Tak, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, że to także jest materiał do jakichś analiz psychologicznych po prostu, a nie tylko takich, które my możemy wykonać. Bardzo dziękuję. Dariuszu, teraz drugi referat. To jest. Przepraszam, ja się dopominałem o głos, ale może z. Nie widzę tego, ale niniejszym udzielam głosu profesorowi Madyjskiemu, Jerzemu Madyjskiemu. Nie dopominałbym się, gdyby nie to, że pan Artur Helik wspominał tutaj o Książnicy Pomorskiej i o tej książce, którą ja obiecałem zresztą referentowi, ale to było jakieś 2 miesiące temu i nie doszło do aktu podarowania. To jest ta książka, nie wiem, czy państwo, pan Artur pewnie zna. A to jest książka właśnie fascynująca i to, co wiem o dedykacjach, wiem przede wszystkim z tej książki. I w kontekście wystąpienia Dariusza Śnieżki chciałbym o dwóch, może trzech sprawach powiedzieć. Otóż pierwsze to jest pytanie. Kategorycznie zawęziłeś rozważania do ręcznej, natomiast wiele z tych uwag dotyczy również drukowanej postaci dedykacji. Chyba, żeby rozszerzyć o to, o co być może chciał rozszerzyć w swojej wypowiedzi Paweł Rodak, ale nie mamy go teraz, więc nie wiem, czy na pewno. Pamiętam taką dyskusję na konferencji właśnie między Pawłem Rodakiem a Ewą Domańską, która zwróciła, ale dyskusja była nie o dedykacji, tylko o dziennikach i dyskusja dotyczyła materialności, między innymi koloru, którym się pisze dziennik, ale dedykację też można pisać w różnych kolorach. Później ta dyskusja rozwinęła się w kierunku, czym się pisze. To wcale nie oczywiste, że się pisze tylko atramentem. Zdaje się, że na krwi się skończyło, ale były jeszcze pomysły rozszerzenia tej dyskusji. Ciekaw jestem, czy takie warianty są dostępne w tych starszych dedykacjach. Ale wracam do spraw, jak mi się wydaje, bardzo ważnych. Mianowicie w tych, przynajmniej w tych literaturoznawczych, to jest rzeczywiście jakby spiętrzenie rozmaitych porządków, ale zauważalny jest ten aspekt, o którym moglibyśmy powiedzieć jako intertekstualnym. Mam tutaj taki właśnie, wydaje mi się, wyrafinowany przykład Jana Kota do Henryka Markiewicza. To jest po wydaniu Postępu i głupstwa, 56 rok. I powiada Kot tak, pisze tak, Kot: drogiemu Henrykowi więcej głupstw niż postępu i więcej przyjaźni niż głupstw. No to taka głęboko przemyślana dedykacja, ale są jeszcze inne przykłady tego włączania się dedykacji w dodatkowe porządki. No, proszę zauważyć, że nie, tu Paweł wspomniał o tym aspekcie prawnym. Otóż kiedy otwieramy taką książkę i czytamy, powiedzmy, dedykację, no coś się dzieje, Andrzeja Sulikowskiego do Henryka Markiewicza, to teraz nie wiem, czy interpretując tę dedykację łamie prawo autorskie. Na jakich zasadach właściwie mamy prawo dysponować tym zapisem? Nie sądzę, żeby Andrzej Sulikowski był pytany o to, czy może być jego dedykacja przedrukowana. Nie wiem, jak to traktują
właśnie specjaliści od prawa autorskiego. Właściwie chciałem jeszcze dopowiedzieć o takim zróżnicowaniu terytorialnym tego, co się dzieje z książkami, bo książki nie są już artykułem jakoś szczególnie cenionym i wiele ważnych książek po prostu ląduje na śmietniku czy w zbiorach makulatury, ale być może to jest zróżnicowanie terytorialne. Jeden z profesorów krakowskich mi powiedział, że też oczywiście się pozbywa książek w antykwariatach, ale starannie wycina tę stronę z dedykacją i usuwa dedykację. To jest przykład kontrastujący z praktyką, o której właśnie Darek mi opowiadał, o wystawieniu pewnej książki na Allegro i tu dedykacja była elementem, który miał podwyższyć wartość tej książki. To dziękuję bardzo, tyle. Jeśli tylko można ad vocem dosłownie do wypowiedzi pana profesora króciutko, bo myśmy przyjęli taką strategię, że jeżeli ktoś już jest autorem nieżyjącym, no to wtedy po prostu cytowaliśmy dedykację. Natomiast jeżeli zarówno osoba żyła lub na przykład był to, czy to dedykacja, czy to list, no to za każdym razem oczywiście zwracaliśmy się z pytaniem, czy możemy zacytować. Tak do tego podeszliśmy, ale też nie wiem, jak to się prawnie rozwiązuje, to pewnie pytanie do syna profesora Markiewicza. Ja też ad vocem. Chyba jest tak, że dla niektórych osób większą wartość mają same dedykacje i pozostawiają same wycięte strony z dedykacjami w swoich archiwach. I tak się bardzo często zdarza, że można, że w archiwach mamy teczki z pierwszą stroną tylko z dedykacją, bez tomiku, który jest właśnie wydawany, przekazywany komuś, albo sprzedawany na aukcji, albo właśnie chodzi o no różne to z różnych powodów. W tej chwili możemy mówić o tym, że to są jakieś interesowne kwestie, czyli sprzedać jak najdrożej książkę, ale bywało różnie i czasem księgozbiór był w stanie uratować jakąś rodzinę, chociażby dlatego, że właśnie sprzedaż książek nawet nie na aukcjach, tylko do jakiegoś archiwum, do jakiegoś muzeum mogła pomóc w wyleczeniu osoby ze względu na skomplikowane i drogie badania. W każdym razie chciałam powiedzieć o tym, że właśnie można znaleźć w archiwach same zbiory dedykacji bez książek i to też jest ciekawe. Bardzo dziękuję. Zatem drugi i trzeci referat Dariusza Śnieżki w odpowiedzi na pytania. Dodam tylko, że odpowiedź na pytanie Pawła Rodaka, zadający je, usłyszy w nagraniu. Nie czuj się ograniczony tym, że go nie ma, bo jest obecny wirtualnie, a obecny rzeczywiście, nie wiem, czy to właściwe rozróżnienie, nie może być, dlatego że zaczął, próbując się logować ponownie, musiał już zaprzestać tych prób i przejść do kolejnych zajęć. Udzielam głosu profesorowi Dariuszowi Śnieżce, który odpowie na, przestałem liczyć na wiele pytań. Dziękuję bardzo i cieszę się niezmiernie, że dedykacja, takie zainteresowanie budzi. Postaram się krótko odnieść do Państwa wypowiedzi, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję. Otóż po pierwsze Inga tutaj wskazała na istotny aspekt dedykacji. Ja nie zajmowałem się tym, a istotnie warto by to może włączyć do panoramy problematyki, jaka wynika z dedykacji. Czy to nowoczesność otwiera ten rynek, czy też ten sektor aktywności charytatywnej, albo inaczej mówiąc, czy to nowoczesność
włącza dedykację jako, jako dobro podlegające tego rodzaju przedsięwzięciom do tego rynku. Trudno mi teraz odpowiedzieć. Wydaje mi się, że niewątpliwie sprzyja temu mediosfera współczesna. Ale nie mogę teraz wykluczyć tego, że w epoce przedcyfrowej odbywały się aukcje, na których wystawiano cenne egzemplarze, takie, których wartość była właśnie wzmożona przez dedykację. Wydaje mi się to, no powiem więcej niż prawdopodobne. Natomiast nie są mi znane jakieś szczegółowsze badania, które pozwalałyby coś więcej powiedzieć na ten temat. Dziękuję za ten głos. Tak, Paweł Rodak podniósł sprawę dedykacji jako formy transmisji fizycznego kontaktu. Ja takiego wyrażenia użyłem w tym haśle. To jest oczywiście kwestia, która wykracza poza problematykę dedykacji, ponieważ to dotyczy każdej komunikacji rękopiśmiennej, listownej. O tym no, autor listów do Lucyliusza, Seneca, wspominał, że kiedy czytam twój list, przyjacielu, to widzę twoje pismo. To tak, jakbyś był tutaj ze mną. Więc to jest stara tradycja. Natomiast perspektywa badawcza, jaka z tego wynika, akurat w odniesieniu do dedykacji, do tego gatunku, nie wydaje mi się wystarczająco zagospodarowana. No, na podstawie tych pośpiesznych, przyznaję, rozeznań, jakie byłem w stanie przeprowadzić, przygotowując to hasło. Pani doktor Lucyna Marzec wspomniała tutaj o archiwach i o dedykacjach gromadzonych w archiwach. To interesujący głos. Ja muszę powiedzieć, że ja to hasło przygotowywałem, nie prowadząc żadnych archiwalnych dociekań. W ogóle się nie uważam za specjalistę od dedykacji w takim ujęciu archiwalno-bibliologicznym. Raczej sobie swoje zadanie wyobrażałem jako próbę takiego konceptualnego uporządkowania tej problematyki. Ale no, rzecz jasna, tu zawsze będzie coś do zrobienia. I to jest materiał, którego nie będzie ubywać, tylko będzie go przybywać. Publikuje się takie książki poświęcone aktywności dedykacyjnej pisarzy. Ja sobie teraz przypominam taki zbiór Czesławowi Miłoszowi Poeci, dość wymowny, który też wiele mówi o tych relacjach środowiskowych, o właśnie o strategiach autokreacji. I tak dalej. Bardzo ciekawe jest to, co pani powiedziała na temat dedykacji drukowanych. Oczywiście o dedykacjach drukowanych więcej napisano. Zresztą wspominałem o tym niż o dedykacjach rękopiśmiennych. Ta tradycja już w polskim literaturoznawstwie rozpoczyna się od badań pani profesor Renardy Ocieczek nad ramą wydawniczą i między innymi nad dedykacjami drukowanymi, nad listami dedykacyjnymi, które poprzedzały książki, wydawane u nas od XVI wieku. Natomiast osobną rzeczywiście sprawą to jest kwestia obecności dedykacji w kolejnych wydaniach na przykład, albo przypadki wycofywania dedykacji. To są
to są takie no, anegdotyczne historie niejednokrotnie, bo, no, bo pisarz zmienia swój status rodzinny, prawda? I dedykacja, która książkę przypisuje żonie, znika z następnych wydań. Albo ktoś ją zastępuje w tym miejscu. Jest pisano na ten temat. Ja znam taką po angielsku wydaną książkę, no, złożoną w takim trybie raczej popularno-naukowym, ale dość interesującą informacyjnie właśnie, ponieważ autorka nazbierała tam dużo przykładów ilustrujących te zmienne losy relacji międzyludzkich poświadczane przez dedykację, przez zmieniające się dedykacje. Próbowałem teraz gorączkowo w swoich notatkach ten tytuł tej książki i autorkę tutaj wyłowić, ale niestety to mi się nie udało. Teraz, a niestety nie pamiętam po prostu ani tego tytułu, ani nazwiska autora. Natomiast jeśli można się jeszcze krótko odnieść do tego, co pani mówiła o archiwum pisarza jako o informatorium w sprawie jego polityki dedykacyjnej, to jakoś mi się tak wydaje, że archiwum, ale to jest głos dyletanta, w tej sprawie jest akurat stosunkowo mało wydajne, ponieważ do archiwum trafiają raczej te rzeczy, które pisarz dostał. Chyba że na zasadzie, nie wiem, zwrotów jakichś wycofań, no to też mogą być takie gesty zerwania przyjaźni, prawda, i odesłania książek dedykowanych. Można też swoją książkę wykupić na Allegro, prawda, którą się komuś dedykowało. To jest ten przypadek, o którym kolega Jurek Madejski mówił, bo to chodzi o, on grzecznie tego nie wyjawił, ale to chodzi o moje dwie książki dedykowane Leszkowi Szarudze i które znalazłem na Allegro wystawione przez antykwariat, do którego one trafiły, otwarte na tych dedykacjach. Najwyraźniej antykwariusz no, przecenił rynkowe możliwości moich wpisów, ale no to habens sua fata libelli, a wraz z nimi dedykacje. W odniesieniu do tego, co pani profesor Taborska powiedziała o dedykacjach powtarzalnych, o dedykacjach jakby seryjnych, dedykacjach, których konwencja stylistyczna jest wymuszona przez pośpiech w trakcie wieczoru autorskiego i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście to jest bardzo interesujące, ale nie do objęcia takim hasłem. Jest też materiał w tej sprawie, raczej anegdotyczny niż badawczy, na przykład w książce Michała Rusinka, który wspomina swoją współpracę z Szymborską. Jest tam niemało na temat jej polityki dedykacyjnej. No, nie sposób jednak było to wszystko, co jakoś się tutaj kojarzy z tym uwzględnić w stosunkowo krótkim formacie. Paweł Rodak wspominał o znaczeniu materialności, no, w nawiązaniu zresztą, czy w jakiejś koneksji z głosem drugiego Pawła, Pawła Bolskiego. No i z tym, co tutaj usłyszałem, wypada mi się zgodzić i podzielić tę satysfakcję z tego, że takie właśnie badania się prowadzi nad materialną bibliografią, jak to Paweł, jeśli dobrze zrozumiałem, sformułował. I podobną satysfakcję chciałbym tutaj wyrazić w związku z głosem pana doktora Artura Helicha, bo to oczywiście świetnie, że w ramach takiego grantu
specjalną troską się otacza, ten, no, jak widzimy, z różnych kierunków emancypujący się gatunek. Ta historia się zaczyna w latach 20., no ale wtedy przede wszystkim ogłaszano kolekcję dedykacji. Natomiast drugą fazą były, no powiedzmy sobie, problematyzacje bibliologów i językoznawców. Teraz się za to zabierają literaturoznawcy. To jest jakby ta właśnie trzecia, najbardziej dla nas interesująca chyba epoka w badawczej obecności dedykacji. Także no, bardzo dziękuję za ten głos, bardzo się cieszę i to samo chciałbym skierować w stronę pana profesora Ostrowickiego, bo ten głos, jak rozumiem, nie polemiczny, no jednocześnie poddaje tutaj jakby kolejny aspekt, kolejny wątek, czy kolejne skojarzenie w związku z tytułem tego hasła. Także jeszcze raz dzięki. Ewa Tyrling Śledź wspomniała o pokrewieństwie listu i dedykacji. Tak, o tym pisał Jan Trzynadlowski. To jest rozpoznana sprawa. Jest oczywiście bardzo interesujący materiał tych długich, to znaczy materiał zbierający te długie panegiryczne, no czasami można powiedzieć żenujące trochę w tym, w tej wysokości stylu dedykacje, takie no hołdownicze, no w stopniu jakiego bym się sam jakby wychowany środowiskowo w innych miejscach, jakich bym się nie spodziewał, ponieważ nikt nigdy ode mnie takich dedykacji nie oczekiwał, ja nikomu, moim największym mistrzom w ten sposób książek nie dedykowałem, a tego rodzaju wzniosłe i można by no, powiedzieć właśnie takie intymne dedykacje, bo ta wzniosłość jest wzniosłością jakby nie do upublicznienia teraz. Tutaj wydaje mi się, że od razu mógłbym się odnieść do tego, co Jerzy Madejski powiedział i o czym wspominał Paweł Wolski też. To jest kwestia praw autorskich. To jest to, jaki status prawny ma nasz przedmiot badań. Te właśnie panegiryczne, hołdownicze dedykacje, to dzisiaj jest taki materiał też wstydliwy, bo że ci, którzy wtedy byli uczniami tych wielkich, niekoniecznie byliby zachwyceni, gdyby te ich wpisy upubliczniać, a one są upubliczniane. Bez refleksji w tej sprawie, o jakiej teraz mówimy, są upubliczniane, ponieważ są w dużej skali udostępniane właśnie przez językoznawców, przez bibliologów prowadzących tego typu badania. I to jednocześnie prowadzi do takiego zjawiska, które można by nazwać dedykacją spotęgowaną, bo jak w jednej serii zestawia najbardziej takie znamienne dedykacje skierowane do jednej osoby, to rzecz jasna ten efekt jest wynika nie tylko jakby z dodania tym dedykacji, ale on jeszcze ma jakąś swoją osobną energię, biorącą się z zestawienia tego wszystkiego w jednym miejscu. I to są właśnie takie środowiskowe hołdy składane wielkim profesorom, patronom, założycielom. I to jest tak w tych pracach badawczych jakby eksponowane w sposób, no powiedziałbym, dość prostolinijny. Znaczy dumne środowisko ze swojego profesora udostępnia co najwznioślejsze dedykacje, zestawiając je jedna po drugiej. To oczywiście jest też materiał na osobny jakiś tekst, prawda? Dedykacja w książce, dedykacja w serii publikowanej.
co się z nią zmienia wtedy, kiedy ona zmienia miejsce i jakby się w zupełnie innej konfiguracji pojawi. W sprawie, tutaj się jeszcze odnoszę do głosu Jerzego Madejskiego, w sprawie hierarchii instrumentów piśmiennych nie są mi znane jakieś szczegółowsze dociekania. No, wskazuje się na to, ale to raczej w trybie savoir vivre, że wyżej się ceni dedykację wpisaną piórem niż długopisem. No ale to też można o tym rozmaicie myśleć, jeśli mowa o takiej komemoratywnej trwałości dedykacji. Ale to jest wątek, którego teraz jakoś nie mogę rozwinąć, bo też i nie spotkałem się z opracowaniami tego zagadnienia. Oczywiście hierarchia instrumentów piśmiennych jest tam, kiedy jest wybór tych instrumentów piśmiennych. No, w dawniejszych czasach takiego wyboru raczej nie było. Natomiast no, dzisiaj oczywiście tak, ale trzeba by to odnieść do bardzo, bardzo rozmaitych jeszcze czynników i w ogóle hierarchii jakby niezależnej od dedykacji instrumentów piśmiennych i tego, jak to się dzisiaj przedstawia. Niewątpliwie to jest sprawa bardzo interesująca. Ten, podobnie jak aspekt intertekstualny, taki drugi raz tutaj Jan Kot się objawił jako autor interesującej dedykacji. Dla mnie bezpieczny, ponieważ już minęło ponad 50 lat od naniesienia tego wpisu, w związku z tym mam nadzieję, że prawa autorskie nie jakkolwiek nie są w stanie zablokować udostępnienia tego w haśle. Ale no, rzecz jasna, jak to z hasłami bywa. Hasła mogą otwierać nowe jakby kierunki poszukiwań, czy zdawać sprawę z tego, co już się dzieje. To jest jakby tyleż sprawozdawcza, co projektująca robota. No, w każdym razie taki zamysł. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego referatu, do prelekcji pana profesora Michała Ostrowickiego, którego powinienem anonsować, proszę potwierdzić lub zaprzeczyć, jako Sidney New, z wielu powodów, chociażby tego, że taki alias, czy to alias, czy to rzeczywiste imię na okoliczność wirtualnego bytowania przyjmuje autor, a my przecież spotykamy się w rzeczywistości wirtualnej. Oddaję panu głos, być może też o tym powie pan profesor w haśle Avatar. Dziękuję za to wprowadzenie. Rzeczywiście jest tu no, nawet nie cień prawdy, ale to w tej ekspresji treści wyraża się to, co chcę się dzisiaj z czym Państwem podzielić. Ale na początek zapraszam do Akademia Elektronika. Mam nadzieję, że obraz jest już udostępniony. Czy faktycznie tak jest? Bardzo proszę o potwierdzenie. Jest. U mnie jest. No właśnie. W momencie, kiedy otrzymałem zaproszenie do udziału w tej konferencji i pojawił się ten wątek autobiograficzny, to przyszło mi do głowy, że to znakomicie wpisuje się w moją 13-letnią aktywność w sieci, właśnie w Akademia Elektronika, która jest częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zaraz pokażę, jak to wygląda, tylko tutaj sobie chcę to wszystko na udostępnionym ekranie Państwu pokazywać, gdzie od 12 lat są prowadzone oficjalne kursy akademickie i jednak to w ten sposób się chyba nie uda. Inaczej jeszcze udostępnię Państwu informacje o Akademii w sieci, a już momencik, a gdzie właśnie przebywam. O, teraz będzie dobrze. Też się tu nie udało, więc jeszcze inaczej. To są te wszystkie rzeczy, które powodują, że właśnie czasami trzeba się nad technologią trochę bardziej skupić. Momencik, pozwólcie Państwo, że udostępnię inny wątek. Już przechodzę do... Jeszcze moment. Tak, to jest to. O. Mam nadzieję, że teraz widać właśnie stronę Akademia Elektronika. Są tu prowadzone kursy, w tej chwili jest ich ponad 20 z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Są też wystąpienia w ramach kongresów i konferencji, są organizowane konferencje, też wykłady od studentki, studenta do profesorki, profesora. Science Beyond Borders, wątek międzynarodowy, także okolicznościowe wykłady gościnne i cała masa innej aktywności, która tutaj się pojawia. Ale wróćmy w takim razie do Akademii. No i momencik, o, chyba już jesteśmy z powrotem w Akademii. No i tu, proszę Państwa, jest tak, że kiedy zastanawiałem się nad tym, jak nawiązać do tego wątku autobiograficznego, pomyślałem, że można by zacząć od jakichś takich najprostszych definicji awatara, którym powoli się staje w przestrzeni fizycznej, wręcz może nawet trochę zanikając na rzecz Sideyamio przenoszącego się do świata elektronicznego, jakim jest właśnie Akademia Elektronika. I to są takie bardzo proste definicje, które w zasadzie przywołuję tylko dlatego, żeby powiedzieć, że to do końca nie jest to, co w nich jest. Pomimo tego, że mamy Cambridge University Dictionary, jak Państwo możecie przeczytać, awatar to obraz przedstawiający osobę w grach online, rozmowach na czacie i tym podobne, którym możesz poruszać się po ekranie. Oraz druga, no to jest już powiedzmy takie historyczne, światopoglądowe, awatar w hinduizmie, awatara sanskryckie, pojęcie w hinduizmie, które oznacza zastąpienie, jest materialnym wyglądem lub wcieleniem bóstwa na ziemi. Właśnie chodzi o to, że kiedy zastanowić się nad filozofią awataryzmu i samym awatarem, to żadna z tych definicji moim zdaniem nie oddaje tego, dlatego że są tutaj takie elementy, posłuchajmy się drugim slajdem, w tej chwili Państwo widzicie, jak można prowadzić zajęcia, oczywiście zapraszam Was do Akademii, czy to właśnie z kursami, czy to z pojedynczymi wykładami, które na przykład sprowadza się do uczestnictwa w sieci, budowania tożsamości sieciowej, właśnie przenoszenia aktywności, ale też częściowo emocjonalności. To jest to, że wiąże się to z fizykalizacją, z wyglądem, nawet z kompensacją czasami. Tak jak Państwo tutaj widzicie, uczestnictwo, czyli partycypacja, ona w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej intensywna, ale w momencie, kiedy to jest tylko komunikator albo Facebook, coś takiego jak, czy na przykład coś takiego jak nasz Teams, to można odnieść wrażenie, że to jest troszeczkę ograniczające. To jest tak, jak się właśnie to czasem mówi, że to jest rozmowa do ekranu, no, to jest płaskie. Natomiast taki świat jak tutaj, świat 3D, Second Life, jest światem takim trójwymiarowym jak nasza fizyczność. Tak? Człowiek jest przyzwyczajony do przestrzeni dookolnej, właśnie cztero czy tam trzywymiarowej, wszystko jedno w tym momencie. I taki Teams czy Facebook, czy właśnie takie płaskie media, one tego nie zastąpią. Tym bardziej, że tutaj technologia dość dobrze się rozwija.
no, przerwała to pandemia, ale w każdym razie takie platformy jak Mozilla Hubs czy Oculus Quest czy HTC Vive, interfejsy zanurzeniowe, takie, które umożliwiają dookolne przebywanie w takim świecie, to prawdopodobnie jest przyszłość internetu. Pozwalam sobie tak mówić, dlatego że w jakimś kierunku ta technologia pewnie będzie się rozwijać. Właśnie taka technologia 3D, jak tutaj Państwo widzicie. I myślę, że to będzie właśnie coś takiego jak troszkę upodobnione do tego, do człowiek jest przyzwyczajony, jeśli chodzi o świat fizyczny, coś takiego właśnie jak Second Life, tylko w lepszym wydaniu. No ale co z tym awatarem, prawda? Bo jak tutaj przebywam przez 13 lat i w zasadzie moje portrety awatara znajdują się w różnych miejscach, w USOS-ie, jako różnego rodzaju tagi, znaczniki mojej osoby, tak samo jak i pseudonim sieciowy Sidenio, no to w pewnym momencie właśnie okazuje się, że następuje transfer pewnych cech, można powiedzieć nawet do pewnego stopnia porzucania przestrzeni fizycznej, nie w dosłownym rozumieniu, ale raczej w takim mentalnym, gdyż już od dawna prowadzę większość zajęć zdalnie i to ciągle w Akademii Elektronika głównie, ale w różnych miejscach w tym znaczeniu, że jest to alinearne, Akademia jest otwartą jednostką, więc w związku z tym tutaj może przybyć każdy. Trzeba się liczyć z tym, że przychodzą specjaliści, dyskutują, że nie wiadomo, kto stoi, czy kryje się za awatarem. Wszystkie wykłady tutaj odbywają się w systemie otwartym, są nagrywane i też publikowane za oczywiście odpowiednimi zgodami. No ale właśnie tutaj ta druga linijka, przedłużenie, prawda, augmentacja osoby do środowiska elektronicznego. Wydaje się w ogóle, że to naturalne w dzisiejszych czasach. Wydaje się, że wykluczenie technologiczne, ono płynęłoby z odwrócenia się od sieci. To jest to, co teraz się dzieje, co postrzegamy od paru tygodni, że w bardziej świadomy czy nieświadomy sposób, ale różnego rodzaju i instytucje, i prywatne osoby poszukują rozwiązań sieciowych. I to jest jedyne medium, które jest w stanie unieść ciężar komunikacji i aktywności, jaką posiadaliśmy, czy to zawodowo, czy prywatnie, posiadaliśmy przed pandemią, a teraz, żeby ją kontynuować, musimy znaleźć sposób. I jest to technologia. Technologia, zapośredniczenie, partycypacja, szybkość działania, łącze i tak dalej, i tak dalej. Ale ta augmentacja okazuje się niesłychanie ważna, jeśli nie w ogóle naturalna w dzisiejszych czasach. No, bardzo ważna rzecz, tożsamość i autoidentyfikacja, poszukiwanie właśnie swojego wyglądu, sposobu zachowań. Tutaj troszkę można zmienić, jeśli chodzi o osobę ze świata fizycznego, ale też nie za bardzo, żeby nie tworzyć jakiejś symulacji czegoś nierzeczywistego. Tu chodzi o to raczej, żeby trzymać się w pewnej konwencji, którą ten świat dostarcza i umożliwia, tak jak właśnie to, że przychodzą studenci pod postacią zwierząt, przedmiotów. Mam w auli, na sali, tutaj jest kilkanaście auli w Akademii Elektronika, kogoś, kto cały czas przyjeżdża na koniu przez cały semestr i z tym koniem zasiada w auli i tak dalej. Prawda? Też jest okazja, żeby przedstawić Deksa Euromata, jednego z dwojga osób, opiekunów Akademia Elektronika. Oczywiście w tej chwili Deks przybył do Akademii w związku z naszym wystąpieniem, które co prawda było, ogłoszenie o nim było na Facebooku, ale no, to jest to, że człowiek jest jeden, a światy dwa, więc przychodzą na takie właśnie pojedyncze wystąpienia, krótkie, prawda, zresztą jedna, dwie, trzy parę osób, natomiast no, na te, które wykłady toczą się w określonych terminach, no to jest kilkanaście osób, a na zajęcia no to przychodzą całe grupy i czasami amfiteatr czy inne tutaj aule są wypełnione awatarami studentek i studentów.
No, na przykład zagadnienie autentyczności czy fikcji i symulacji. Bardzo ważna rzecz w kwestii aktywności sieciowej. No, jeżeli zbytnio podkreśla się nierzeczywistość aktywności sieciowej, jej symulacyjność, nieprawdziwość, no to wtedy następuje coś w rodzaju rozdwojenia, prawie że schizofrenii. Na zasadzie, że z jednej strony siedzimy parę godzin przed komputerem, uczestniczymy w prawdziwych zdarzeniach sieciowych, czy to w przypadku maili, czy takiej komunikacji, jaką w tej chwili rozwijamy właśnie na tych płaskich interfejsach, czy może coś bardziej złożonego, jak w przypadku Akademii Elektronika, ale to są przeważnie, zazwyczaj, prawie że na 100% zdarzenia prawdziwe, zdarzenia zobowiązujące. To zobowiązanie sieciowe w żaden sposób nie można utożsamiać z symulacją czy nie z rzeczywistością. To jest po prostu w ogóle błędne. Tutaj i kłania się ontologia sieci, czy filozofia sieci, także zagadnienia epistemologiczne, no i medialne związane z zapośredniczeniem i jego wartością. Prawda? No i to, o czym wspomniałem na początku, tak naprawdę ten awatar do czego zmierza. Prawda? Więc on albo tutaj może wykonywać swoją działalność zawodową, co sprowadza się do prowadzenia zajęć. Może siedzieć przy ognisku, do którego, jak Państwo chcecie, możemy podejść i kontemplować tę rzeczywistość w sytuacji, kiedy na przykład z różnych powodów osoba nie może wyjść z domu, nie może wyjechać gdzieś i tak dalej, no to może po tym świecie spacerować, zwiedzać. Jednych to będzie satysfakcjonować, innych nie. Niemniej jednak takie zdarzenia są możliwe. No i co ten awatar jeszcze tutaj porabia, czy to zawodowo, czy prywatnie sobie przesiadując w gronie przyjaciół? No właśnie czeka prawdopodobnie na nowy, zunifikowany internet, który będzie VR-owy, który właśnie będzie takim, jakim jest świat fizyczny. Przede wszystkim chodzi o przestrzeń 3D, ale pod pewnymi względami on nawet może mieć pewne dodatkowe wartości związane z kreacją, autoidentyfikacją, z tym wszystkim, co technologia podsuwa jako potencjał, a nie tylko jako stan zastany, który jest ciężko zmienić. Nie wiem, czy nie przekraczam czasu, który tutaj został przeznaczony, ale myślę, że jeszcze jeden slajd, już nie właśnie taki encyklopedyczny, ale bardziej z literatury, bym tutaj Państwu podsunął. To jest Adriana de Souza e Silva. Jak widać, The Invisible Imaginary, Museum Spaces, Hybrid Reality and Nanotechnology. I czytamy tutaj, że idea immaterialności była podstawową dla określenia cyberprzestrzeni jako miejsca imaginacji. Ponieważ dotyczyło to immaterialności, pozwoliło na uwolnienie od ograniczeń świata fizycznego. Umożliwiło kreowanie nowych miejsc i nowych tożsamości. Stało się możliwe, by porzucić materialne ciało i podróżować po świecie jako ciało informatyczne. To ciało informatyczne w moim przypadku, w tym wątku autobiograficznym, no to właśnie 13-letnie przebywanie w tym świecie, ale to wpłynęło w pewnym momencie na moje decyzje o tym, aby zrezygnować ze swojego imienia i nazwiska w świecie fizycznym. Zacząłem od wielu lat publikować i występować pod imieniem sieciowym Sideimio, co zresztą, jak Państwo widzicie, i potwierdziło się dzisiaj na Teamsie, bo miałem możliwość dopisania swojego pseudonimu, no jak i tutaj w Akademia Elektronika. Dziękuję. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czy mają Państwo pytania lub uwagi? Nie widzę zgłoszeń. Jeśli można, zacznę w takim wypadku. W porządku, nie obiecuję, że w porządku logicznym, bo wątków jest bez liku, a każdy z nich nowy w zasadzie, mimo 13-letniej obecności pana profesora w tej rzeczywistości, moja obecność jest raczej, moja obecność w wirtualnej przestrzeni intelektualnej jest wirtualna podwójnie, to znaczy wiem o niej, ale w niej jestem jedną nogą, by tak rzec. Zacznę. Zacznę od samej Akademii. Ja znam ją, poznałem co prawda na okoliczność naszych spotkań,
choć słuchaczem nie jestem. Chciałem o nią właśnie zapytać na początek. Nie wiem, czy... Nie wiem, jak odniósłby się pan profesor do takiego to pytania. Jeśli... uwagi. Jeśli na okoliczność naszego spotkania uznać dziedziny w Akademii Elektronicznej za mikrowykład, za mikropróbkę jej działalności, no to druga z definicji, którą zobaczyliśmy tam, definicja awatara, jej źródłem była Wikipedia. Wikipedia, która nie jest złym źródłem wiedzy, ale jako raczej orientowania. Ex cathedra, wydaje mi się, z przyczyn akademickich właśnie jest to źródło w realu przynajmniej dwuznaczne. No, Wikipedia nie ma standardu, do którego przywykliśmy. Czy te standardy się, do tego moje pytanie dąży, czy zmieniają się standardy akademickości w Akademii Wirtualnej, w Akademii Drugiego Życia? I co do wykładów jeszcze. Mówił pan, że wykłady łączą się czasem z kompensacją. Jestem ciekaw, jaką kompensację miał pan profesor na myśli. W znaczeniu psychologicznym na pewno, ale czy też w znaczeniu finansowym. To znaczy, czy ta rzeczywistość przekłada się na rzeczywistość bytowania taką całkiem dosłownie rozumianą. To znaczy, czy w sieci jest się na tych samych prawach obywatelskich, na jakich jest się poza siecią. No i wreszcie chyba najistotniejsza, w mojej hierarchii najistotniejsza rzecz, tego właśnie, jak się jest w 3D, w takiej Akademii 3D. No, jest się, mówi pan, tak samo, ponieważ jak w rzeczywistości poza wirtualnej, albo niemal podobnie, bo jest się też w trzech wymiarach, ale to jest jednak obraz trzech wymiarów. W sytuacji wykładowej brak tego, co jest istotą w zasadzie tymos wykładowcy, brak tego oddechu, który oddziałuje fizycznie, fizykalnie, brak tego oddechu, który uwodzi albo odpycha. To znaczy można kreować ten oddech, który nie jest tchnieniem wiedzy w rozumieniu, no, w rozumieniu, przywołam wcale nie pierwszego prawodawcy tego rozumienia, przywołam Merleau-Pontego, na którego powołuje się Tomasz Walaszyk, gdy stara się zdefiniować coś, co jest chyba związane, pojęcie związane chyba z tym, o czym rozmawiamy, z teleepistemologią. No, powołuje się na niego, jakby ignorując wszystko, wydaje mi się, że pomijając wszystko to, co cały ten materiał dowodowy, na który powołuje się w Merleau-Ponty, kiedy stara się dowieść, że nasze bytowanie w świecie jest cielesne w tym znaczeniu, że ciało nim włada. To nie my władamy ciałem, tylko ciała. Ciało nam włada. No, gdzie jest to ciało w sieci? My władamy tym ciałem. My władamy tym ciałem, możemy, władamy i rzeczywistością, jak ów słuchacz, jeśli dobrze zrozumiałem, który owego na tym bucefale wjeżdżał do sali wykładowej, czy wykładowca, który może rozpalić ognisko. Nie wiem, czy chodziło o ognisko jako wspólnotę rodzinną wykładowcy i słuchaczy, czy ognisko rozumiane dosłownie, harcerskie ognisko, ale jeśli ten drugi wypadek miał pan na myśli, no to jest jednak coś, co nasze ciała w realu przywitałyby no, z odruchem, może nawet ucieczki. W każdym razie, gdyby koń wjechał na moją salę wykładową, trudno byłoby mi taki odruch opanować. No więc nie ma, to jest jednak obraz ciała, co
sprowadza mnie do pytania autobiograficznego. Proszę wybaczyć, jeżeli nadużywam prawa badacza autobiografistyki, odwołując się do pana własnego awatara. Jak wydaje mi się, wersję pana awatara, wersję ciała wirtualnego Sidea Miu, niewiele się zmieniają na przestrzeni czasów. Jego ciało nie poddaje się fizykalnym wpływom czasu. Tak jak może być oporne wobec tych wpływów ciało wykładowcy, który może udawać, że czeka w nieskończoność na słuchaczy, podczas gdy jego ciało rzeczywiste mogło już dawno umrzeć, zasnąć, odmówić bytu. Czy nie jest to jednak obecność wirtualna w znaczeniu symulacyjnym, wbrew temu, co Walaszyk, co telepistemologia, co, jeśli dobrze rozumiem, do czego przekonuje też pan. O co zapytawszy, które te uwagi wygłosiwszy, oddaję głos jeszcze panu doktorowi Arturowi Helichowi, przypominając, że porządek jest taki, najpierw pytanie, potem odpowiedź. Panie doktorze, proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałem właściwie zupełnie z innej perspektywy. Jak ja przyznam do tego, że jak usłyszałem o tym, że referat będzie dotyczył awatarów, to moje pierwsze skojarzenie nie było z akademią, no też nie mogło tak być, ponieważ ja tego, to jest portal, chyba, nie wiem jak to by to nazwać, platforma, nie znam. Nie miałem nigdy styczności, natomiast od razu mi się skojarzyła mi się problematyka awatarów z grami wideo. I tutaj mam pewne takie przemyślenia na ten temat, dlatego że z tego co przeczytałem, też nie jestem znawcą, gry wideo są przez badaczy współcześnie dzielone na zasadniczo jakby dwa różne typy produkcji. Na produkcje, na gry typu, one są nazywane trail following, to znaczy jakaś taka liniowa fabuła, w której mamy ograniczoną ingerencję w to, co się dzieje, oraz gry typu sandbox, czyli takie z otwartym światem. I też inaczej zupełnie jest skonstruowany ten bohater grywalny. Dlatego, że w grach tych trail followingowych on ma często swoją charakter, psychikę określoną. Mamy bardzo niewielką możliwość ingerowania w to, jaką ścieżkę wybierze ten bohater. Natomiast w tych grach typu sandbox właśnie te postacie są całkowicie, one są po prostu nijakie. To my musimy im nadać osobowość. One są celowo tak skonstruowane, celowo ich, możemy je ubierać, możemy często też decydować o tym, jak wyglądają, jakie będą decyzje podejmowały. I to ten proces właśnie sandboxów wydaje mi się, że dokładnie idzie w tym kierunku. To znaczy, że te postacie są coraz bardziej, jakby powiedział Tomasz Zakwinu, pozbawione duszy. My musimy nadać duszę tym postaciom. I kiedyś nawet zastanawiałem się nad tym dłużej i pomyślałem sobie, że można by się zastanowić nad tymi sandboxami właśnie współcześnie. No to są ogromne produkcje, milionowe, niesamowity przemysł związany jest z tym. Można by się zastanowić nad związkiem między tymi grami sandboxowymi a autofikcjami. Według jednej z teorii autofikcji, z autofikcją jest tak, że to jakby twórca tekstu jakby instaluje sam siebie w zmyślony świat i staje się dzięki temu jakby autentycznym bohaterem nieautentycznej historii. Coś takiego ja widzę tutaj również w sandboxach. To znaczy można by zastanowić się nad tym, czy sandboxów nie można by traktować w ten sposób. Dlatego, że te postacie, które są grywalnymi bohaterami, po prostu coraz częściej mają się stać naszymi awatarami. To w tym kierunku ewidentnie idzie. Także taki mój głos, zupełnie dyletanta, przepraszam, jeżeli to jest obok tematu. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania? To, o czym mówił pan doktor, chyba zahacza jeszcze o sprawę wykluczenia elektronicznego w takiej akademii. To jednak
nie jest wcale, wydaje mi się, akademia powszechna w znaczeniu dostępu do środków produkcji intelektualnej, że tak powiem. Nie każdy może sobie pozwolić chyba na sprzęt, który udźwignie dostęp do tej akademii. Być może się mylę. To sprawa w ogóle bywania w sieci. No, wydaje się, że to jest rzecz dostępna wszystkim, ale zapominamy o tych, dla których ten dostęp jest, którym dostęp ten jest utrudniony. Przekazuję głos pani doktor Lucynie Marzec. No, z wykluczeniem technologicznym, no teraz mieliśmy chyba największy kontakt. Każdy z państwa wie, ilu studentów mogło przychodzić na zajęcia, a ilu nie i z jakich najróżniejszych powodów. No ale nie o tym chciałam. Bardziej mnie interesuje jednak ta wizja takiej akademii jako akademii przyszłości. I chciałam zapytać o to, o taką bardzo praktyczną sprawę. Czy kiedy pan z pana awatarem, czy Sidney Miu chodzi po tym świecie, może z zajęć przechodzić na kolejne zajęcia? Czy to jest tak, że akurat w tej chwili odbywał się pana wykład i byliśmy w kilku miejscach, które były salami pustymi, ale gdyby w tym czasie ktoś inny prowadził tam zajęcia, to uczestniczylibyśmy w tych zajęciach? Możemy z nich wyjść i pójść na kolejne? Czyli mamy tutaj jakby taką symulację akademii jako przestrzeni, w której spotykamy się w różnych salach i mamy tutaj ognisko, ale na każdej akademii jest kafeteria, gdzie studenci i nie tylko studenci wypoczywają. Czy jakby to jest tak zbudowane, żeby symulowało taki typowy akademicki świat w obrębie jakiej przestrzeni? Tutaj rozumiem, że to jest nawiązanie do starożytnej Grecji, prawda, i nauki na wolnym powietrzu. Czy to imituje, czy to też daje jakieś zupełnie inne możliwości, jak na przykład wchodzenie na zajęcia i wychodzenie, które są bardziej zobowiązujące jednak w tradycyjnej akademii? I jak to pan widzi wszystko? Przepraszam, że tak chaotycznie, ale nie byłam przygotowana do tego, że wejdę do tego świata. Bardzo dziękuję. Ja właściwie miałbym też pytanie do tego pytania, pytanie, które zainspirowało się tym pytaniem. Czy może być, czy zdarzają się, jeśli zdarzają się wyjścia z sali wykładowej w Akademii Elektronicznej, to czy zdarzają się wyjścia, proszę wybaczyć to wyrażenie, za potrzebą? To znaczy, czy ciało fizykalne musi czasem na przykład wyjść z powodów fizjologicznych odejść od komputera? Czy to się zdarza? Jeśli się zdarza, to w jakim trybie się zdarza? Jakie to ma konsekwencje dla rozumienia wirtualnej, nie symulacyjnej, ale mimetycznej, nawet nie mimetycznej, drugiej równoprawnej rzeczywistości? I czy może być, a osobne pytanie, czy wykładowca w akademii może być w kilku salach naraz? Czy może prowadzić wykłady w kilku salach naraz? O co pytam, także pod wpływem inspiracji, jakiej udzielił pan naszemu pomysłowi słownika wczoraj, mówiąc o nietekstowej formie bytowania tekstów w sieci. I właściwie praktyce, którą zauważyłem wśród pana publikacji, to znaczy zamieszczania odczytu tekstu, odczytu, którego dokonuje automat, maszyna czytająca tekst, którego można odsłuchać w formacie audio. To znaczy, czy w tej drugiej sali może być wykładowca na przykład prowadząc na żywo inny wykład, robiąc jakieś przerwy, ale też na przykład włączając swój nagrany wcześniej
wykład. Jeżeli nie ma więcej pytań lub uwag, ja ostatnie tylko, na które zrozumiem, jeśli nie zechce pan odpowiadać, nurtujące mnie pytanie całkiem niezwiązane z sprawami merytorycznymi o genezę aliasu pseudonimu Sidei Miu. Oddaję panu głos. Przede wszystkim bardzo państwu dziękuję za zainteresowanie i to, że tyle pytań padło, sprzętnie tutaj notowałem. Może od początku zacznę od tej Wikipedii, bo oczywiście posłużyłem się terminem z Wikipedii, dlatego że to źródło jest powszechnie znane i są oczywiście, mam tutaj slajdy, na których właśnie te definicje są bardziej precyzyjne i przez komentatorów i teoretyków czynione w odniesieniu do tego, kim lub czym jest awatar. Ale chodziło mi tylko o takie zaakcentowanie nie z tej mojej działki, powiedzmy, medialnej literatury, tego, czym jest awatar, ale no bardzo ogólnie tylko zaproponowanie czegoś, co jako źródło wszyscy znamy i tam jednoznacznie intuicja podpowiada, o jaką charakterystykę ogólną chodzi. Ale jednak tutaj dodam, że kształt Wikipedii to jednak, czy jej treść, to jednak prawdopodobnie, gdybyśmy tutaj po teorię prawdy sięgnęli, zgody powszechnej, tego, że te hasła powstają w wyniku oddziaływania i specjalistów, i fascynatów, każdy się może dopisać, i powszechność, jej wartość jednak staje się znacząca, zwłaszcza, że ona jest reagowana na bieżąco, jest aktualizowana. To nie to, że encyklopedia jest drukowana, no i po jakimś tam czasie, nie chcę w tak szacownym gronie mówić, po jakim czasie pewne hasła się dezaktualizują albo są trudno dostępne, no bo encyklopedie raczej nie są online, a jak są, to już są podobne do Wikipedii. Jeśli chodzi o kompensację, to chodzi tutaj wyłącznie o kontekst psychologiczny, to znaczy otwarcia na świat, możliwość wypowiedzi, która jest co prawda nagrywana najczęściej i w pewnym stopniu konfrontowana ze środowiskiem, z innymi, stworzenie sobie swojego miejsca, stworzenie sobie właśnie, no można powiedzieć, takiego jakiegoś do kontemplacji, medytacji nawet miejsca sieciowego, ale do takiego, do którego przychodzą inni, bo to jest ważne, że to jest grupa osób bardzo blisko związanych z akademią, ale także i środowisko akademickie w tym znaczeniu, że tu no, z całej Polski, czy nawet ze świata od czasu do czasu wpadają osoby, czy to w nocy, czy wieczorem, czy wiedzą, że w poniedziałek jest wykład, który się kończy koło 22:30, więc przychodzą nawet po tym wykładzie, żeby przy tym ognisku tutaj posiedzieć i to też ma swoją wartość, że ja codziennie, co poniedziałek od wielu lat jestem wyłączony z życia rodzinnego, tylko znikam właśnie do Akademii Elektronika i cała rodzina wie, że albo prowadzę wykład, albo nagrywam czyjś wykład, albo po prostu siedzę tutaj i rozmawiam z osobami na temat spraw zawodowych albo prywatnych, bo takie też rozmowy się zdarzają. Także kompensacja wyłącznie w kontekście psychologicznym. Jeśli chodzi o jak to jest w świecie 3D, takie tak sobie ogólnie tutaj jedno z pytań opisałem, mogę tylko odpowiedzieć, jest bardzo dobrze. W świecie 3D można spotkać to, co w danym momencie jest nieosiągalne w świecie fizycznym i no, mam szereg tutaj różnych wspomnień z Second Life'u, które wiążą się na przykład z jakąś wyprawą w nocy na brzeg morza i okazuje się, że spotyka się kogoś, kto chce opowiedzieć o swoim życiu, jest z drugiego końca świata, prawda? Jeszcze przekazuje do tego dokumentację zdjęciową, zgadza się na to, aby to udostępniać w ramach wykładów akademickich, no i to wszystko się zaczyna nakręcać, czy to w ramach ogólnie rozumianych mediów, czy środowiska 3D, czy tożsamości sieciowej, filozofii awataryzmu i tak dalej. Jeśli chodzi o Merleau-Ponty'ego, to on też pisze o doświadczeniu ciała jako oplatającego coś, prawda, oplatającego ja, ciało jako niezmienne,
po części odmienne od właśnie ja, które myśli o ciele, takie ciało w znaczeniu może bliżej Schustermana, soma estetyki, ale takie, które, na które człowiek będąc skazanym równocześnie odczuwa jako odrębne, ale takie, którym, o które trzeba zadbać, trzeba ubrać, no, trzeba go ze sobą cały czas przemieszczać się z nim i nie ma od tego ucieczki. Tutaj z kolei ciało, przez to, że jesteśmy w świecie 3D, ono jest zmienne, ono jest, to jest ciągła subwersja, to jest ciągle doświadczenie swojej tożsamości, czy to pod postacią niebieskiego smoka, który jest inżynierem wysoko cenionym w informatyce i pewnie nikt by się nie domyślił, że tak jest, bo nie reprezentuje się od tej strony, no albo właśnie, tak jak wspomniałem, studentów i studentki, które przychodzą na wykłady no, pod różnymi awatarami, tylko lista obecności ich tu detektuje, także oni mogą się tutaj zmieniać, właśnie eksperymentować na swojej cielesności. Ja nawet nie wiem do końca semestru, dopóki nie ma egzaminu ustnego, czy pod postacią awatara żeńskiego nie kryje się osobnik męski i odwrotnie, prawda? I dopiero oni mnie znają z korytarza w instytucie, bo mnie rozpoznają, ale ja ich nie rozpoznaję. Dlatego dopiero jak się spotkamy face to face, to wtedy no, prędzej tymi imionami sieciowymi wręcz się porozumiewamy, niż imieniem i nazwiskiem ze świata fizycznego. Co do symulacji nierzeczywistości, nieprawdziwości, to tutaj bym bardziej powściągliwie podchodził do sprawy. W sieci dzieją się czasami ważne rzeczy. Tutaj w przypadku Akademii dokonują się rzeczywiste zdarzenia edukacyjne i naukowe. Tak jak wspomniałem, w większości one znajdują się na YouTubie akademickim. Wszystko dzieje się pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego w komunikacji z RODO, w komunikacji z Katedrą Praw Autorskich. Od dyrektora do czasami i do najwyższych władz informacja dociera, no bo ten przepływ hierarchiczny ma miejsce. Także tutaj o symulacji nie ma mowy w ogóle. Możemy mówić o symulacji w świecie fizycznym również. Przecież ktoś może symulować, patrząc głęboko w oczy i wtedy ten fenomen symulacji będzie równie dobrze się od niego odnosił. Jeśli chodzi o autoidentyfikację, bo to też tutaj, tutaj właśnie o bezduszności padło pytanie, chyba od pana doktora, prawda? Więc tutaj bym od razu sobie zapisałem, dawniej używałem takiego sloganu, zapraszamy elektroniczne dusze. Potem zrezygnowałem z tego, bo uznałem, że to jest zbyt takie, po latach stało mi się już bardzo takie wyrafinowane i nie używam tego, ale można by do tego wrócić. Właściwie można, jesteśmy tu duszami. Właśnie przez to, że bardzo dużo trzeba do sieci zainwestować, żeby z niej coś wycisnąć. To nie jest tak, że tutaj się jest petentem, a sieć jest dla mnie. To ja muszę zaimplementować, żeby wzbudzić jakąś funkcję fatyczną, żeby ta treść stała się przedmiotem zainteresowania innych, żeby budować swój portret i to jest charówka czasami. Tutaj to nastawienie do sieci otwarte i takie, które antycypuje działanie, jest bardzo ważne. To są kwestie mentalne. Jeżeli będziemy ciągle gdzieś tam chodzić na granicy mediów, na zasadzie, że właśnie to jest tylko czasowe, to jest tylko taki motyw, to jest jakaś moda, albo że odczuwamy, że jesteśmy skazani na aktywność sieciową, to moim zdaniem jest niewystarczające. Proszę Państwa, moim zdaniem też trochę ostatnio się stałem futurologiem, co deklaruję, czy to pod postacią artykułów, czy choćby w informacjach o siebie, jesteśmy skazani na technologię. To nie jest tak, że to się jakoś będzie zmieniać nasza przyszłość bez technologii, bez tego, o czym tu mówimy bardziej szczegółowo albo mniej. No co, można to polubić, można to pokochać, można stworzyć własny jej fragment w znaczeniu tego, jak humaniści mogą użyć technologii nie tylko jako narzędzia, ale także jako medium. No ale to a propos autoidentyfikacji, tutaj jeszcze mam napisane, żeby wspomnieć o ontologii, a propos symulacji, ale umówmy się, że no może w tym momencie już nie będę tak rozszerzał swojej odpowiedzi. Co do wykluczenia technologicznego, no to chyba z tego wynika, tego co przed chwilą powiedziałem, że rzeczywiście widzimy takie sytuacje, bardzo dziwne, warte zaobserwowania, także pewnie ingerencji, jeżeli można, czy to ze względu na sprzęt, czy to ze względu na mentalność, że osoby no, po prostu odczuwają z
zmęczenie, niechęć do klikania, nie potrafią się odnaleźć w tej nowej sytuacji, zorganizować sobie życia. Mogę tylko powiedzieć jedno, prawdopodobnie nie ma wyjścia, nie chodzi tylko o pandemię, chodzi o smartfona, chodzi o umiejętność rozpoznawania ikonek, o przeklikiwanie systemu bankowego. Chodzi o to, że jesteśmy zapośredniczeni i jesteśmy w sieci, no może w sieci w dosłownym rozumieniu, w sieci, no? Także tutaj właśnie to zaangażowanie jest i postawa, otwarcie na to, że to jest ważne, ontologicznie rzeczywiste, jest bardzo istotne. Tutaj padło od pani doktor Lucyny Marzec, że właśnie czy to jest Akademia Przyszłości, jak z zajęciami. No, więc z zajęciami tutaj, tak jak zresztą Dex pisał i państwo może mieliście możliwość przeczytania, jeszcze poszerzę okienko czatu, jest tak, że to jest system wspomagający, jeśli myślimy o Moodlu. Jeśli myślimy o takich systemach, które są w pełni alinearne. Znaczy, że tu jest element linearności. Co prawda Dex nam tu pisze, że można być drugim awatarem, można streamować i tak dalej. Osobiście takich eksperymentów nie poczyniłem, bo jednak przechodzę z auli do auli, no, i odbywam wykład jeden za drugim. On się alinearyzuje wtedy, kiedy jest w sieci umieszczony, na YouTubie albo na stronie Akademii. Ale tak jak na Moodlu, że osoby przysyłają test i może być ich 1000 i ja mogę ten test w ciągu godziny sprawdzić, to tak tutaj to tak to nie działa, bo urok tego na czymś innym polega. Znaczy można tutaj SL Moodla włączyć i można te dwie technologie zdalne asynchroniczną w przypadku Moodla i synchroniczną w przypadku Second Life'u, ja je zresztą łączę ze sobą i wtedy to działa, ale urok tego polega na tym, że tu mamy świat, że tu możemy ten krok zrobić, że wpadnie się na drugiego awatara i ktoś pisze przepraszam, bo działa telematyczność. Czyli doświadczenie ze świata fizycznego przeniesione jest na awatara i cielesność mózg odbiera impuls, aha, wpadł na mnie, jest kontakt fizyczny, a więc trzeba przeprosić, prawda? Że właśnie są tutaj miejsca, urokliwe miejsca, wykreowane sale, ale równocześnie, ale nie da się równocześnie prowadzić zajęć, przynajmniej ja tego nie robiłem. Działka jest podzielona tak, aby kilka sal było wydzielonych, żeby równocześnie mogły odbywać się zajęcia, no i mamy w kalendarzu tam właśnie tych 20, czy kroi się jeszcze więcej kursów zgłoszonych przez różne osoby. Także to, jeśli chodzi o równoległość. Jeśli chodzi o to wychodzenie z sali, to wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja jak w wielu innych miejscach. My do końca nie wiemy, jak nie widzimy twarzy na kamerce, czy ktoś jest przez komputerem, czy nie. Ale tutaj nie chcę wkładać w tej chwili kija w mrowisko, bo być może powinniśmy rozpocząć dyskusję o kształcie edukacji sieciowej, medialnej, gdzie może nie chodzi o dwójkę i piątkę i w sensie ocen i oj ty, bo ci pogrożę palcem, czy ty tam jesteś po tej drugiej stronie, tylko jeżeli nie skorzystasz, to za chwilę rynek cię wyrzuci, to za chwilę po prostu sam nie zainwestujesz. Zawsze podkreślam na zajęciach z humanistyki, że inwestycja w humanistykę własna moim zdaniem powinna być większa niż nauki ścisłe, bo nauki ścisłe mają rynek, a humanista od razu musi mieć coś do sprzedania, bo ma mało do sprzedania, bo po prostu nie wzbudzi takiego finansowego, komercyjnego zainteresowania, jak ktoś, kto koduje na przykład, gdzie on od razu wchodzi w rynek pracy. A więc to jest własna praca. Myślę, że to powoli też już dociera przez to, że sieć jest w ogóle nastawiona na to, że trzeba z niej wyciągać informacje, tak moi magistranci czy doktoranci działają, że oni mają ogromne zasoby informacji, dobrze sprofilowane pod ich zainteresowania i pracę, prawda? Ale właśnie to się dzieje dlatego, że oni sami wiedzą, że gromadzenie tych materiałów to jest ich zadanie i z tego korzystają. My o tych materiałach rozmawiamy, ale to nie znaczy, że to ja mam za nich ten research robić, albo że ja z moich tam doświadczeń z literaturą i wiedzą od razu tym mam ich zasypywać, bo tego jest bardzo dużo w dzisiejszych czasach, właśnie przez to, że sieć na to pozwala. No i skąd się wziął moje imię sieciowe, czyli pseudonim naukowy Sidemio?
sytuacja była taka, że ja próbowałem wiele tożsamości, zanim przyjąłem to imię sieciowe. Coś mi tam nie grało, ciągle jakoś mi to szwankowało. Łącznie z tym, że raz w Second Life ten awatar powstaje w ciągu minuty. Najpierw jest kobietą. Jakoś pamiętam, że byłem podenerwowany, że on mi się nie przekształca w mężczyznę, więc go skasowałem, prawda, od razu, zanim się wytworzył. Też taki motyw sprzed 13 lat Państwu opowiadam. Aż w końcu pojawił się, pomyślałem, że dobrze będzie, jak będzie blondynem w pewnym momencie, po 3 czy 4 latach i że będzie trochę młodszy ode mnie. Generalnie mogę się nie pokazywać w okienkach Teamsowych, ani w przestrzeni fizycznej. Mogę zostać tym awatarem w kontaktach międzyludzkich. Wcale mi to nie przeszkadza. A C-Day było neologizmem angielskim od site, strona, czyli na stronie, po stronie, trudno mi do końca wyjaśnić, ciągle mógłbym sobie tą etymologię jakoś tutaj przywoływać. W każdym razie site C-Day, a mimo to było jedno z 40 nazwisk, które zaproponował Second Life, bo wtedy nie można było sobie dowolnie nazwiska wybrać. Wybrałem wschodnie. Wtedy czułem, że to może być jakaś bliskość do tych środowisk technologicznych Dalekiego Wschodu. I jak jestem na międzynarodowych konferencjach, to przychodzą do mnie Japończycy, Koreańczycy i ci inni próbują ze mną rozmawiać, bo myślą, że ja jestem jakiś ich tam powinowatym, który z Europy przyjechał po nazwisku. Oczywiście tak nie jest, to wszystko zaraz się pęka jak bańka mydlana, ale generalnie takie motywy też się zdarzają. Bardzo dziękuję. Ja tylko zastrzegę, że nie miałem na myśli nierzetelności, która się łączy z cytowaniem Wikipedii, raczej właśnie o zmieniające się standardy wiedzy, a chociaż no, moglibyśmy dyskutować, czy aby Wikipedia jest odpowiednikiem double review, czy peer review, czy rzeczywiście ci specjaliści, którzy stoją za oceniającymi hasła, są specjalistami i czy ich głosy nie giną w natłoku voci populi, którzy domagają się jednak takiej definicji, do której oni są przyzwyczajeni. Ale jak inne wątki, o których pan profesor wspominał, to rzeczywiście na inną okazję. I tylko jeszcze drugie zastrzeżenie, wykluczenie, o którym mówiłem i myślałem ja i chyba miała być może miała na myśli też pani doktor Lucyna Marzec, to też wykluczenie ekonomiczne, o którym nie wykluczenie polegające na braku rozeznania w sprawach elektronicznych, tylko wykluczenie ekonomiczne. I takie zresztą ekonomia zdaje się dominować ten dyskurs, którym przekonywał nas pan profesor do tego, że Akademia Elektronika jest napędzającą się zachętą do zdobywania wiedzy, ale w sensie ekonomicznym właśnie. Rynek cię wyrzuci, jeśli nie będziesz miał tej wiedzy. Pragnienia wiedzy mieć nie musisz. Musisz mieć pragnienie bycia podmiotem rynkowym. To jest takie calculation, a nie jouissance wiedzy. Być może taki jest duch czasów. Być może rzeczywiście taka akademia musi funkcjonować. Nie każda pewnie by chciała, ale być może każda musi. Dziękuję bardzo. To mam nadzieję, że jeśli można wejść w słowo. Proszę. Oczywiście to ważna uwaga o tym rynku, ale jednak chcę tutaj dodać, że wygłaszając na tym akademickim forum publicznym, często światowym, różne tezy, jednak one są związane z nauką jako taką. To znaczy, że tutaj te najwyższe wartości jednak są preferowane i ten aspekt komercyjny, który oczywiście jak najbardziej uważam, że jest ważny, on jest tutaj drugorzędny. To znaczy, to jest po prostu akademia, to jest miejsce do ośrodek naukowy, miejsce, w którym tworzy się naukę samą dla siebie. Tworzy oczywiście nie tylko, że to jest progres, ale że się rozważa, prawda? To jest najważniejsze, to są te najważniejsze wartości. Od tego się nie da odstąpić. Rozumiem, dziękuję bardzo. To można to przejdziemy do... Ach, ja chciałem jeszcze wyrazić nadzieję, że
te wątki, które wspominał pan profesor, zapowiadając ich poboczność wobec hasłowych zagadnień, definicyjnych zagadnień awantara, jednak włączy pan do tych rozważań lub może innych haseł, bo bez liku jest jeszcze autobiograficznych haseł, które są związane z tym, o czym pan profesor mówił, że jednak one się nie jako poboczne, ale główne pojawią. Co będziemy negocjować po zakończeniu naszego seminarium? Bardzo, bardzo dziękuję za tą prelekcję. Przejdziemy do wystąpienia pani profesor Katarzyny Taborskiej. Oddaję pani głos. Pani profesor, należy włączyć mikrofon. Ja nie mogę go, nie mam tak? Włączenia. Pani profesor, oddaję pani głos. Słyszymy panią. Czy mogę prosić o tak, o włączenie. Oddaję głos pani profesorze Taborskiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa. Staram się możliwie skrócić wystąpienie, skrócę je przede wszystkim o przykłady liczne, które mam. Mam propozycję dwóch tytułów tego wystąpienia jako uzupełnienie tematu: autobiograficzne narracje zebrane jako literatura utylitarna, a drugi podtytuł o kategorii współautorstwa w tle. I to chciałabym omówić na przykładzie niemiecko- i polskojęzycznych antologii opowieści świadków historii, ograniczając przykłady, tak jak powiedziałam w tej chwili, z uwagi na czas, do minimum. Tworzenie zbioru autobiograficznych opowieści świadków historii jest nie tylko tworzeniem koncepcji, struktury oraz pierwszego opisu i metajęzyka książki. Nie jest też tylko utrwalaniem narracji jednostek. Jest również, a w niektórych wypadkach przede wszystkim, jednym z możliwych sposobów kreowania historii i miejsc oraz profilowania samych narracji świadków. Jeśli w ten sposób spojrzy się na rolę redagujących autobiograficzne narracje zebrane, to należałoby też wprowadzić nazwę konkretyzującą ich udział w powstaniu książek. Sama nazwa redaktor, redaktorka nie wystarcza, bo nie oddaje istoty działań ważnego współtwórcy lub współtwórczyni opowieści zebranych. Z tej właśnie przesłanki wynika moja propozycja istotnego dla koncepcji analitycznych określenia współautor, współautorka w tle bądź współautorstwo w tle. To ostatnie określenie przydatne jest zwłaszcza, gdy wpływ na kształt zbioru, i to znaczący wpływ, mają osoby spoza redakcji. Zaproponowany termin wymusza refleksję nad autorskim charakterem wypowiedzi autobiograficznej umieszczanej w antologii. Stawia problem ustawiania opowieści świadka historii i sterowania jej odbiorem, jak również eksponuje cele redakcyjne. W wielu przypadkach niemieckich i polskich antologii świadków historii drugiej połowy XX wieku zebranie opowieści autobiograficznych nie było celem samym w sobie. W założeniu redakcyjnym antologie te nie miały wartości autotelicznej, lecz ich układ i wybór tekstów miały służyć określonym celom. Dotyczy to z pewnością zbiorów narracji należących do literatury przedstawiającej nowe pogranicza niemiecko-polskie, to znaczy pogranicza powstałe w wyniku wielkich migracji pojałtańskich i powojennych przesunięć granic. Te zbiory współtworzyły wyobrażenia ziem o wymienionej krwi, jak je obrazowo określiła Maria Lewicka w monografii Psychologia miejsca. Kreowanie wyobrażeń o terytoriach przyłączonych do Polski w 1945 roku było istotnym celem różnych niemieckich i polskich ośrodków wydawniczych. I tutaj wymienię teraz, opuszczając przykłady, wymienię cele antologii autobiograficznych opowieści kreujących wyobrażenia o nowym pograniczu. To było na pewno budowanie i utrwalanie społecznych i indywidualnych związków z daną przestrzenią geograficzną, miastem, wsią, regionem, i to są niemieckie, rozmaite niemieckie narracje wspomnieniowe, utrwalanie tych związków,
czy polskie zbiory konkursowe ogłaszane przez instytucje i miejscowości. Tutaj na przykład słynne konkursy Instytutu ogłaszane przez Instytut Zachodni w Poznaniu, ale nie tylko, przez inne instytucje również. Tworzenie dokumentacji określonych procesów, na przykład przesiedleń. I tutaj słynne, znane i ciekawe, że jeszcze jak sądzę dotąd nie przetłumaczone na język polski, bo byłyby ciekawe dla polskich czy czytelników, zbiory wydawane przez dawne ministerstwo przepraszam, bo w tej chwili mam po niemiecku uchodźców Vertriebene, proszę mi podpowiedzieć, to znane to słowo, które zawsze... Proszę? Przesiedleńców? Właśnie o to chodzi. To jest słowo, o którym za chwileczkę powiem. I tych, którzy mają, którzy odnieśli szkody w wyniku działań wojennych. Wypędzonych, Vertriebene, wypędzonych. Chodzi mi tutaj o to słowo wypędzone, które w Polsce budzi kontrowersje, bo nie wszyscy byli wypędzeni, bo przecież byli uchodźcy właśnie, bo przecież byli, tak jak pan powiedział, przesiedleni. Natomiast w Niemczech właśnie dzięki tym rozmaitym działaniom tworzącym narrację, odgórnym działaniom, odgórnym także za zgodą i władz, zwłaszcza Niemiec zachodnich, to słowo Vertriebene weszło do języka prawnego. I w tej chwili, jeżeli my dyskutujemy z tym słowem, to nie możemy z nim dyskutować na poziomie języka niemieckiego, to znaczy nie możemy się z nim nie zgadzać. To słowo jest ogólne dla wszystkich, i dla przesiedleńców, i dla uchodźców, i dla wydalonych. Czyli wypędzeni, słowo wypędzeni jest słowem, zyskało coś więcej niż tylko rzeczownik mający emocjonalne znaczenie. Kolejny cel tych antologii to umacnianie i uwiarygodnianie mitów społeczno-politycznych i tego najważniejszego, jak pisał Robert Traba, mitu inicjacyjnego PRL-u, czyli mitu ziem odzyskanych, ale też mitu, bardzo ciekawie rozwijającego się mitu po stronie niemieckiej, mitu Heimatu. Tworzenie kronik miejsc. I to, co ciekawe, początkowo to były kroniki miejsc niemieckojęzyczne, potem były kroniki miejsc polskojęzyczne, a teraz od lat 90. tworzy się już antologie dwujęzyczne niemieckie i polskie. I wreszcie też jest ciekawym celem tych antologii, to jest tworzenie literatury z literatury, czyli nowego tekstu z części tekstów autobiograficznych. Najciekawszym przykładem, i tu o nim chciałabym dwa słowa powiedzieć, jest antologia Bettinga i Waltera. To jest antologia wydana w 2011 roku, która jest złożona, to jest dziennik Brandenburgii, a dziennik Brandenburgii obejmujący lata, ostatni rok wojny do utworzenia Niemiec Wschodnich. Ten dziennik, który oni utworzyli, zbiorowy dziennik, jest dziennikiem z poszczególnych dzienników pojedynczych osób, czyli wyciągnięcie dnia z danego dziennika danej osoby i utworzenie z tego dziennika Brandenburgii. Jest to o tyle ciekawe, że tutaj koreluje to ze stroną internetową, którą ci germaniści stworzyli. Także jeśli kogoś interesuje cały dziennik danej osoby, to może zajrzeć, jest konkretny adres strony internetowej, może zajrzeć i doczytać. I o tej osobie, i o miejscowości. Oczywiście te antologie są też po to, by honorować określone osoby i by honorować określone zjawiska, jakie miały miejsce w danej społeczności. Różne są antologie
niemieckie, różne są antologie polskie, natomiast chciałabym tutaj dokonać pewnego podsumowania, jakie są cechy tych antologii, które można podzielić generalnie na dwie. Na antologię narracji zamkniętych i na antologię narracji otwartych. I teraz redaktorzy, tworząc te teksty, kierują się następującymi wartościami. Po pierwsze, chcą tworzyć świat jednowymiarowy, bądź też na zasadzie antytezy chcą pokazać świat wielowymiarowy. Bądź tworzą wszystko, całość na zasadzie jednowartościowości, tezowości. To są między innymi te antologie, o których wspominałam, antologie Instytutu Zachodniego w Poznaniu, czy antologie tworzone przez Niemców, które mają pokazać ich cierpienia, bądź też antologie już wskazujące na refleksyjność. Mamy ogląd świata z perspektywy zbiorowości projektowanej, czyli tak, jak ma wyglądać świat, i mamy ogląd świata z perspektywy jednostek. I kolejna cecha tych różnic między antologiami, wynikająca z działań redakcji, czyli tego współautorstwa w tle, mamy wyraźną antyinność, idiosynkrazję w stosunku do obcości i mamy akceptację inności, uznanie inności za typowy wyróżnik kultury. I wreszcie w antologiach zamkniętych mamy świadome tworzenie mitu lub nie do końca świadomy udział w tworzeniu tego mitu, bo to wszystko w zależności kogo mamy, jeżeli kogo wybieramy za współautora w tle. A w narracjach, w antologiach otwartych mamy mamy diagnozy świata. Ja tutaj w wielkim skrócie staram się przedstawić sposób, wydaje mi się, że nowy, spojrzenia na antologie zebrane narracji świadków historii, począwszy od drugiej połowy XX wieku do XXI wieku, z dwóch obszarów językowych, właśnie niemieckiego i polskiego. Oczywiście w tej chwili mogłabym podawać przykłady, natomiast nie chcę przedłużać, nie chcę też Państwa zamęczać. I dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Profesor. Otwieram dyskusję nad ostatnim dziś referatem. Czy ktoś z Państwa? Ja miałbym, wyświetlam uczestników, wyświetlam czat, nie widzę zgłoszeń. Ja miałbym prośbę o dopowiedzenie, być może nie dosłyszałem, czy to ostatni wątek, o którym pani profesor mówiła, odrzucenie albo afirmacja inności, które da się wyczytać z antologii, o których mowa, o których przykłady w tekście, co zrozumiałe, zrozumiałe, że teraz nie chciała Pani ich załączyć, przeczytamy je w tekście, ale o nich w tekście, ale czy według Pani diagnozy ten gest wykluczania inności albo jej przyjmowania, akceptowania jej wynika, jest intencją tekstów, które są zebrane w antologii, czy też jest intencją, która jest wyinterpretowana, nadawana, konstruowana, ewentualnie abstrahowana z tych tekstów? Czy należy ten gest do czy autorów antologii, czy
czy autorów tekstów, które są tam zebrane. To nawiązuje oczywiście do teorii, co prawda nie antologii, nie autobiografii, jedynie pewnego wątku teorii listu Małgorzaty Czermińskiej, która właśnie na ten aspekt listów wydawanych w antologiach zwracała uwagę. Oddaję głos pani, odpowiedzi, jeśli można prosić, odpowiedzi po wszystkich pytaniach. Następne będzie należało do pani dr Lucyny Marzec, kolejne do profesora Jerzego Madejskiego. Proszę pani doktor. Bardzo dziękuję za referat, pani profesor. Chciałam zauważyć, że jest to świetny przykład na autobiografię zamówioną. I jest to, te przykłady, które omawia pani profesor i całe to zagadnienie pokazuje nam, jak wielką wagę dla rozwoju form autobiograficznych miały różnego typu zamówienia. I pani profesor mówi o roli redaktorów, którzy są współtwórcami tych autobiografii, ale ja bym zwróciła uwagę przede wszystkim na rolę instytucji władzy, wiedzy, instytucji politycznych i różnego innego instytucji i różnych innych, tak można je opisać w kategoriach fukoltańskich, rancierowskich, czy korzystając z innych teorii socjologicznych, ale ważne jest tutaj to, że to nie są naiwne autobiografie, bo żadne autobiografie nie są naiwne i żadne autobiografie nie są pisane bez żadnego zamówienia, nawet jeżeli to zamówienie jest własne, ale tutaj myślę, że pokazuje się bardzo ta rola konwencji, zamówienia i instytucji zewnętrznej, która formułuje sposoby pisania biografii. Pani mówi o ostatnich 50 latach, ale w latach 30. w Wielkiej Brytanii założono Mass Observation Archive i ponad 500 ochotników z Wielkiej Brytanii zgłosiło się do tego, aby każdego 12 dnia miesiąca zapisywać cały swój dzień. I to niektórzy robili to nie tylko tego jednego dnia, ale pisali po prostu przez wiele lat dzienniki regularnie na zamówienie konkretnej instytucji. One są teraz dostępne, wcześniej też były, można z nich korzystać i są wykorzystywane po prostu do badań społecznych. No i podobną rolę miały też te pamiętniki i te wspomnienia czy nawet dzienniki, prawda, pisane na zamówienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor Jerzy Madejski. Ja chciałbym właśnie dwie sprawy poruszyć, kontynuując właśnie ten wątek, o którym pani dr Lucyna Marzec mówiła, to znaczy w jaki sposób te antologie są determinowane przez dyskurs. Oczywiście kłopot polega na tym, że sama antologia jest dzisiaj gatunkiem, o którym się sporo pisze i ten wątek opuszczam. Natomiast w kontekście tym polsko-niemieckim interesujące jest, jak to się dzisiaj wszystko komplikuje, bo powstają próby rekonstrukcji tych świadectw historii na takiej zasadzie, że chcemy dokonać prób porównania tego, co zdarzyło się Niemcom, którzy zostali wysiedleni, wypędzeni i chcemy opisać ten proces, który zachodził, powiedzmy, w tych przemieszczeniach Polaków z Kresów. I to jest ta rama, która ma pokazać te procesy tuż powojenne jako pewne
symetryczne przemieszczenia. I kłopot właśnie polega na tym, że to założenie o symetrii zwykle prowadzi do jakichś tutaj komplikacji interpretacyjnych, że nie da się tego w ten sposób opowiedzieć. Nie da się ujednolicić tych relacji właśnie w takiej perspektywie, bo te ramy wyznaczające pisanie również wspomnień, no inaczej działają w języku niemieckim, w języku polskim, ale nie chodzi mi o determinację językową, tylko właśnie instytucjonalną. Jeszcze się dodatkowo pojawia tutaj taki kłopot, że my przeżywamy różne koniunktury. Właściwie lata 90. to był taki czas radosnego zachwytu nad pojednaniem, nad ujednoliceniem tych perspektyw historycznych. Teraz właściwie żyjemy trochę w innej epoce. Zdaje się, że z przekonaniem, że trzeba pokazać te świadectwa jako źródło wiedzy i przekonujemy się, że wielu rzeczy jeszcze nie znaliśmy. Jeszcze jest jedna okoliczność, która determinuje te antologie, to znaczy właśnie tak się dzieje, że niektóre książki są tłumaczone i wtedy to te tłumaczone terminy sprawiają nam kłopot. Tak jest z książką Halickiej, która zresztą nie sama tłumaczyła, prawda? I trzeba było ten porządek instytucjonalny wpasowany w ten niemiecki dyskurs oddać u nas. I właśnie ciekawy jestem, jak sobie z tym poradzić, jaki masz pomysł na to, żeby opisać antologię, biorąc pod uwagę właśnie te zmienne koniunktury, które wyznaczają również czytanie tych poszczególnych świadectw, których jesteśmy głodni, bo one nam wiele mówią. To między innymi i z książki, i z antologii Halickiej wynika. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani profesor Ewa Tylling-Szać. Mikrofon masz chyba wyłączony. To znaczy ja myślę, że tutaj całe skomplikowanie też jeszcze takiego kontekstu, o którym tutaj Jerzy wspomniał, pewnej nieprzekładalności doświadczeń, ale ciągłej ewolucji tego dyskursu. Ja mam przed sobą książkę Haliny Tumolskiej Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej, wydaną w 2007 roku. Która próbowała to jakoś tam sobie zjawisko ogarnąć przez te kilkanaście lat, natomiast przyrost literatury jest olbrzymi i kontekstem na przykład do tego typu zapisów wywoływanych i poddawanych różnym obróbkom świadectw na przykład jest też to, co dzieje się jakby poza bezpośrednim pamiętnikarstwem, ale w momencie, kiedy Kasiu, mówiłaś tutaj o mitotwórstwie, tak? I to zarówno tym po stronie polskiej, jak i niemieckim, to na przykład zmaganie się z mitotwórstwem, a w jaki sposób budowanie jest przecież w tłumaczeniu na polski, ale pisane po niemiecku, bo przez Niemców. Z jednej strony wizja Szczecina Muzykampa, a z drugiej strony tropienie mitów gdańskich, zarówno polskich, jak i niemieckich, przez Lewa, tak? I ja niestety nie znam języka niemieckiego, żeby czytać te książki w oryginale, ale istniały też świadectwa samych tłumaczy i autorów, którzy współpracowali z nimi, jak trudne było to rozliczenie się z mitami i zarówno dla autora, żeby po pierwsze nie stworzyć kolejnego jakiegoś mitu, a po drugie no nawet właśnie przełożenie jednego języka już niemieckiego na polski, żeby nie zniekształcić myśli autora i też żeby w danym momencie nie popaść w mitotwórstwo. Więc to są problemy z tego kontekstu do tego, o czym ty mówisz, piętrzące się, ale też pokazujące jednocześnie, że wraz z latami 90. i tym takim właśnie zachwyśnięciem się ten problem narasta, jest tym bardziej interesujący.
Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę zgłoszeń. Oddaję głos pani profesor Katarzynie Taborskiej. Dziękuję bardzo za wszelkie uwagi. I może jeszcze raz chciałabym uzupełnić swoją wypowiedź. Ja próbuję w tej chwili znaleźć klucz do odczytywania tych licznych antologii niemieckojęzycznych i polskojęzycznych. Właśnie ten klucz, który odnajduję w czytaniu nie pojedynczych tekstów, ale w czytaniu zamysłu i koncepcji redakcyjnej, czy nawet szerzej, tak jak tutaj chciałam dodać, instytucjonalnej. Mówiłam o Instytucie Zachodnim, mówiłam o Ministerstwie do Spraw Wypędzonych. Tych instytucji jest mnóstwo. Można by było je wymieniać i po jednej, i po drugiej stronie. Dlatego też możemy mówić, czytając tę antologię, o pewnym rodzaju przemocy symbolicznej, który w nich występuje, o ile zdamy sobie sprawę, że liczne z nich były tworzone na zasadzie nie tyle przymusu pisania, ile przymusu wejścia w określony dyskurs. I to po jednej i po drugiej stronie. Dyskurs utraty, dyskurs uzyskania, dyskurs mitu ziem utraconych, dyskurs mitu ziem odzyskanych. I to tutaj to, co próbowałam zrobić, oczywiście w bardzo krótkim czasie, to próbowałam pokazać, że bardzo wiele z tych antologii da się właśnie czytać nie tym, co autor tworzy, ile to, co z autora zostało, i autorki oczywiście, zostało narzucone przez redakcję. Układ treści, odpowiednie skróty, ale też i narzucony wątek konkursowy. I jeżeli chodzi, ja wiem, że zdaję sobie sprawę, ja pamiętam o wszystkich pytaniach, mówię troszkę w tej chwili nie po kolei, jeżeli chodzi o wystąpienia Państwa, o głosy Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Halicką i jej książkę, którą ona rzeczywiście, której ona nie przetłumaczyła, co jest dla mnie trochę niezrozumiałe, że dała tę niemieckojęzyczną książkę do przetłumaczenia innej osobie, to tutaj właśnie między innymi, nawiązując do niej, to jest rzeczywiście problem jej czytania tych licznych, przez nią czytanych w archiwach tekstów, ponieważ ona jakby nie podaje dokładnie, w jaki sposób ona czyta. Czyli, że ona nie czyta też w taki sposób, w jaki czyta teksty Anna Zielińska w mowie pogranicza, czyli nie czyta tych tekstów z kontekstem, w jakim powstawały. Ona wspomina oczywiście cenzura, autocenzura. Nie, to była narzucona narracja, jeśli chodzi o czytanie Halickiej. I dlaczego ośmielam się taką tezę tutaj postawić? Ponieważ jej tytuł, który nawiązuje do Polski Dziki Zachód, to jest tytuł już mityczny. Nie ma czegoś takiego jak Polski Dziki Zachód. To jest tytuł mityczny i stąd mam taką wątpliwość ogólnie do jej czytania tekstu, ponieważ pojawił się jej wątek, to stąd pozwalam sobie nawiązać. Jeżeli chodzi o, oczywiście dziękuję pani doktor za to dopełnienie, natomiast ono nie odnosi się do końca do tego, o czym mówiłam, dlatego że tu nie było oczywiście było pisanie na zamówienie, ale było pisanie na zamówienie instytucji, które chciały tworzyć określoną wizję świata, a niekoniecznie uzyskiwać od ludzi rzeczywiście ich to, co tych ludzi dotyczy. Jeżeli chodzi o pojęcie obcości, jako na czym polegało, i antyinności,
to jest po prostu antypolskość, antyniemieckość, tak, która się pojawia i w jednym, i w drugim, i w jednym, i w drugim języku, to znaczy właśnie stawianie na antyniemieckość jako wzór pewnego rodzaju zachowań i podobnie widoczne, bardzo wyraźne niechęci w stosunku do innych w wypowiedziach niemieckojęzycznych. I jeżeli chodzi o wypowiedź pani profesor Thiering, o jej wątek, no to chyba tutaj znowu, no to jest kwestia oczywiście literatury przedmiotowej, natomiast i pytanie o to, na ile literatura przedmiotowa ma wpływ na kształtowanie tego, co nazwano przemocą symboliczną. Myślę, że tutaj odpowiedziałam na wszystkie wątki. Nie jestem pewna, czy odpowiedziałam na wszystkie, proszę Państwa. Tak? Wydaje mi się, że tak. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję Państwu. To był ostatni dziś głos. To była też ostatnia dziś dyskusja. Podejmiemy i dyskusję, i posłuchamy kolejnych prelekcji jutro. Jutro też przedstawią konkurs, wyniki konkursu, nie, właściwie jeszcze nie wyniki, przepraszam, dotychczas nadesłane narracje pandemiczne. Badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj jedna z nich była obecna chwilę i musiała chyba gdzieś się oddalić, nie zabierała głosu, ale mam już pewność, że bywają z nami. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Spotykamy się jutro. Czy ktoś napisał coś na czacie? Coś. Ach. Napisałem, że niestety jutro nie będę mógł przybyć na obrady, ale bardzo się cieszę, że uczestniczyłem w tych dyskusjach i naprawdę miło się było z Państwem zobaczyć, posłuchać mądrych ludzi i ciekawych rzeczy. Wiele rzeczy dowiedziałem się po prostu no, de novo, no bo to było swoiste interdyscyplinarne dla mnie spotkanie, ale to było bardzo interesujące. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jak wcześniej mówiłem, nasze prelekcje będą dostępne, nasze rozmowy będą dostępne w streamingu, który udostępnię wszystkim uczestnikom. No, nasze kontakty się tym samym nie kończą. Będziemy rozmawiać jeszcze o ucieleśnieniu naszych wirtualnych spotkań, tekstowym ucieleśnieniu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Zapraszam Państwa do Akademii Elektronika, gdyby ktoś miał ochotę spróbować wirtualnego świata. Ja bardzo dziękuję też za to przedstawienie tej Akademii. To było dla mnie całkowicie nowe i dziękuję za taką możliwość. Dziękuję Państwu za zaproszenie też. Dołączam się, informuję, że link do Akademii Pan Profesor załączył w naszej dyskusji, gdyby Państwo chcieli tym sposobem do niej trafić. Choć pewnie jest do wygooglowania w pierwszych wynikach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia jutro. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.